Szanowni Państwo, serdecznie witamy na spotkaniu z okazji stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Portugalią. Serdecznie dziękujemy księżnicy za gościnę w tym pięknym miejscu, domu książek można powiedzieć. A ja chciałbym przywitać tutaj panią Martę Płachtę, przedstawicielkę Stowarzyszenia Miłośników Portugalii My Lisbon Story. To jest pomysłodawczyni dzisiejszego spotkania i ja tu poproszę o wielkie brawa dla pani Marty. Ja nazywam się Mieczysław Podsiadło, jestem koordynatorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej i występuję tu jako współorganizator tej imprezy. Bardzo się cieszę, że państwo przybyli. Historia stosunków polsko-portugalskich jest bardzo długa, a na pewno nawiązanie stosunków po I wojnie światowej, no dzisiaj akurat mija 100. rocznica i stąd właśnie dzisiaj nasze spotkanie. Tak, dzisiaj jest 13 maja i dokładnie dzisiaj przypada właśnie to stulecie. Natomiast dzisiaj świętujemy stulecie odnowienia tak naprawdę tych stosunków, bo one trwają znacznie dłużej, od początku XV wieku. Ale potem Polski przez 123 lata nie było na mapie świata. Te stosunki zostały w naturalny sposób zerwane i zostały odnowione w 22 roku, właśnie 13 maja. Poprosimy w takim razie senior ambasador, por favor. Ambasador Portugalii w Polsce. Luis Manuel Ribeiro Cabas. Well, good afternoon. I just wanted to say a few words in English before I started reading my intervention. The first one is to say I do apologize for not speaking Polish, so it's my fault. And so I will speak in Portuguese, and kindly Mrs. Marta Plachta will translate to Polish after I speak. Tu słówko wyjaśnienia, pan ambasador przeprasza, że nie będzie mówił po polsku, dlatego ja odczytam przetłumaczenie, natomiast pan ambasador wygłosi przemówienie po portugalsku. Bom, muito boa tarde. Eu gostaria de começar por agradecer ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Polónia, ao Voivoda e ao Governo da cidade de Szczecin, espero ter dito certo, Szczecin, bem como à Associação My Lisbon Story, a organização deste evento, para celebrar o centenário das relações diplomáticas entre Portugal e a Polónia e o amável convite para nele participar, que muito me apraz. Portugal reconheceu, em 21 de junho de 1919, a readquirida independência da Polónia. A 13 de maio de 1922, o primeiro embaixador da Polónia em Portugal, Ksaverik Franciszek Orlowski, apresentou credenciais ao presidente António José de Almeida. Portugal, pelo seu lado, acreditou em Varsóvia, a 4 de julho de 1923, Vasco Francisco Caetano de Quevedo. É, pois, já longa e auspiciosa a relação entre as nossas duas nações, que se vem fortalecendo em anos recentes. Pelo meu lado, tenho a honra de representar o meu país na Polónia desde janeiro de 2019.
período em que pude constatar a estreiteza deste relacionamento. As relações entre Estados são tão mais fortes quanto a imagem que os seus cidadãos têm deles. E essa foi a primeira confirmação que eu tive ao chegar à Polónia, constatar o grande carinho e generosidade dos polacos por Portugal, que não são diferentes do dos portugueses pela Polónia, como se pode atestar pelo elevado número de estudantes portugueses que demandam este país, ou a relação de afetividade de Portugal com São João Paulo II. No âmbito do programa de comemorações do Centenário das Relações Diplomáticas, aguardamos com expectativa a publicação, ainda em 2022, de monografia alusiva ao tema. A Polónia tem sido um dos 10 maiores emissores de turistas para Portugal, e o nosso comércio bilateral está já hoje também nos 10 maiores do meu país. O investimento português na Polónia é de monta, com mais de 85 empresas aqui presentes, existindo duas empresas entre as 10 maiores empresas da Polónia. No plano cultural, gostaria de sinalizar a existência de uma atividade regular de promoção de artistas portugueses na Polónia, da música à literatura e ao cinema. Este ano promoveremos uma mostra de cinema lusófono e iremos celebrar o centenário do nascimento de José Saramago, o único escritor de língua portuguesa que ganhou o Prémio Nobel da Literatura. Em matéria de língua portuguesa, cujo Dia Mundial se celebrou há escassos dias, a 5 de maio, apraz-me igualmente dar nota da elevada adesão na Polónia de universidades que ensinam a língua de Camões. São já 7, com o apoio do Instituto Camões, cujo leitor na Universidade de Varsóvia está aqui hoje presente e que aproveito para saudar calorosamente. Mas as relações modernas entre Estados são também e cada vez mais prosseguidas na esfera multilateral. E Portugal e a Polónia partilham o mesmo espaço de afirmação euroatlântico, sendo parceiras na União Europeia e aliadas na NATO. Aqui coincidem nos princípios e ações que vêm sendo prosseguidas para reforçar a coesão e o aprofundamento dos laços europeus e atlânticos que tanto nos são caros. É, por exemplo, nesse âmbito que Portugal tem contribuído para o reforço da defesa do flanco oriental da NATO, com presenças militares recentes em território polaco. Também nas Nações Unidas, o diálogo tem sido profícuo em diversas agências e assuntos. Neste âmbito, para além de saudar o recente encontro em Rzeszów entre o secretário-geral das Nações Unidas e o presidente da Polónia, gostaria de sinalizar a realização da 2ª Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos em Lisboa, no próximo dia 27 de junho, dedicada à implementação do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 14, que tanto releva para os nossos dois países. Não gostaria de finalizar sem referir a intensa cooperação entre as nossas autoridades em matéria de consultas políticas e de apoio a candidaturas internacionais que atestam a excelência do relacionamento entre Portugal e a Polónia. Também no âmbito da terrível guerra na Ucrânia, Portugal tem prestado apoio às autoridades ucranianas e também apoiado as autoridades polacas. Nesse sentido, recebemos já 35 mil pedidos de proteção temporária de cidadãos ucranianos fugidos do conflito. Mantemos-nos articulados no âmbito da União Europeia e muito apreciamos o esforço admirável de toda a sociedade polaca, do Governo Central às voivodias, câmaras municipais e cidadãos anónimos no acolhimento de refugiados. Também a Pomerânia Ocidental se destacou neste âmbito, tendo tido recentemente a oportunidade de escutar detalhes sobre a operação montada para receber os turistas ucranianos impedidos de regressar ao seu país após a invasão russa. Novamente, muito obrigado pelo acolhimento, pela organização do evento e pelo interesse no meu país, que registro com sentida gratidão. Muito obrigado. Witam Państwa serdecznie. Na wstępie chciałbym podziękować Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewodzie i Samorządowi Miasta Szczecina, a także Stowarzyszeniu My Lisbon Story za zorganizowanie tego wydarzenia z okazji obchodów stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Portugalią a Polską oraz za uprzejme zaproszenie mnie do udziału, które bardzo doceniam.
21 czerwca 1919 roku Portugalia uznała odzyskaną przez Polskę niepodległość. 13 maja 1922 roku pierwszy ambasador Polski w Portugalii, Ksawery Franciszek Orłowski, złożył listy uwierzytelniające na ręce prezydenta Antonio José de Almeida. Portugalia ze swej strony akredytowała Vasco Francisco Caetano de Quevedo w Warszawie 4 lipca 1923 roku. Stosunki między naszymi narodami są długotrwałe i pomyślne, a w ostatnich czasach jeszcze bardziej się zacieśniły. Ze swojej strony mam zaszczyt reprezentować mój kraj w Polsce od stycznia 2019 roku. W tym czasie mogłem się przekonać o bliskości tych relacji. Relacje między państwami są tak silne, jak silny jest wizerunek, który noszą w sobie ich obywatele. I to było pierwsze wrażenie, jakie odniosłem po przyjeździe do Polski. Widząc wielką sympatię i życzliwość Polaków wobec Portugalii, które nie różnią się od tych, jakie Portugalczycy żywią wobec Polski, o czym świadczy duża liczba portugalskich studentów przyjeżdżających do tego kraju, czy też szczególne więzi Portugalii ze świętym Janem Pawłem II. W ramach programu obchodów stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych oczekujemy na wydanie jeszcze w 2022 roku monografii poświęconej temu zagadnieniu. Polska jest jednym z 10 największych państw generujących ruch turystyczny w Portugalii, a nasza dwustronna wymiana handlowa jest obecnie jedną z 10 największych w moim kraju. Inwestycje portugalskie w Polsce są znaczne. Obecnych jest tu ponad 85 firm, a wśród 10 największych firm w Polsce znajdują się dwie firmy portugalskie. Na płaszczyźnie kulturalnej chciałbym zwrócić uwagę na istnienie regularnych działań na rzecz promocji portugalskich artystów w Polsce, od muzyki po literaturę i kino. W tym roku będziemy wspierać pokaz kina luzofońskiego i świętować setną rocznicę urodzin José Saramago, jedynego portugalskojęzycznego pisarza, który otrzymał Nagrodę Literacką Nobla. Jeśli chodzi o język portugalski, którego Światowy Dzień obchodzony był kilka dni temu, bo 5 maja, to z przyjemnością odnotowuję również dużą liczbę uczelni w Polsce nauczających języka Camoesa. Już 7 uczelni w Polsce korzysta ze wsparcia Instytutu Camoesa, którego wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim jest tu dziś obecny i którego serdecznie pozdrawiam. Jednak współczesne stosunki między państwami są również, i to w coraz większym stopniu, utrzymywane w sferze wielostronnej, a Portugalia i Polska współdzielą tę samą przestrzeń afirmacji euroatlantyckiej, będąc partnerami w Unii Europejskiej i sojusznikami w NATO. Zgadzają się one co do zasad i działań podejmowanych w celu wzmocnienia spójności i pogłębienia tak cennych dla nas więzi europejskich i atlantyckich. Przykładowo, to właśnie w tym zakresie Portugalia przyczyniła się do wzmocnienia obrony wschodniej flanki NATO poprzez niedawną obecność wojskową na terytorium Polski. Również w Organizacji Narodów Zjednoczonych dialog pomiędzy agencjami i dotyczący różnorodnych zagadnień był owocny. W tym kontekście, oprócz wyrażenia satysfakcji z niedawnego spotkania w Rzeszowie sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pragnę zwrócić uwagę, że 27 czerwca w Lizbonie odbędzie się druga konferencja Narodów Zjednoczonych na temat oceanów poświęcona realizacji 14 celu zrównoważonego rozwoju, tak ważnego dla obu krajów. Nie chciałbym zakończyć, nie wspominając o intensywnej współpracy między naszymi władzami w zakresie konsultacji politycznych i udzielenia poparcia dla kandydatur międzynarodowych, które świadczą o wysokiej jakości stosunków między Portugalią a Polską. Również w kontekście straszliwej wojny na Ukrainie Portugalia udzieliła wsparcia władzom ukraińskim, a także władzom polskim. Otrzymaliśmy już 35 tysięcy wniosków o ochronę tymczasową od obywateli Ukrainy uciekających przed konfliktem. Pozostajemy wierni zasadom Unii Europejskiej i bardzo doceniamy godny podziwu wysiłek całego polskiego społeczeństwa, od rządu centralnego po województwa, samorządy lokalne i anonimowych obywateli włożony w przyjęcie uchodźców. W tej dziedzinie wyróżnia się także Pomorze Zachodnie, jak niedawno miałem okazję wysłuchać szczegółów na temat operacji mającej na celu przyjęcie ukraińskich turystów, którym uniemożliwiono powrót do kraju po inwazji Rosji. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie, za zorganizowanie tego wydarzenia oraz za zainteresowanie moim krajem, które przyjmuję z ogromną wdzięcznością. Dziękujemy bardzo. A w tej chwili odczytamy również list pani ambasador Polski w Portugalii, ponieważ podobne uroczystości odbywają się również dzisiaj w Portugalii. Między innymi szef służby zagranicznej, pan Arkady Rzegocki, jest w Portugalii i uczestniczy właśnie w uroczystościach z okazji stulecia nawiązania stosunków. Otrzymaliśmy list od pani
ambasador Polski w Portugalii. Teraz pani Marta Płachta ten list odczyta. Szanowni Państwo, drodzy przedstawiciele społeczności portugalskiej w Polsce, miłośnicy Portugalii. Gdy czytacie Państwo moje słowa w Szczecinie, na drugim końcu Europy, w Portugalii, dopiero opadają emocje po wczorajszym pięknym koncercie, którego goście, tak jak Państwo, zebrali się, by uczcić tę wyjątkową dla nas rocznicę, stulecie stosunków dyplomatycznych między Polską a Portugalią. Choć świętujemy w odległych od siebie miejscach, to w pewnym sensie czynimy to wspólnie. Upamiętniamy dziś stulecie stosunków dyplomatycznych, ale w rzeczywistości związki między naszymi krajami sięgają znacznie dalej. 13 maja 2022 roku polski poseł, pierwszy nominowany po I wojnie światowej, ambasador Ksawery Orłowski, złożył listy uwierzytelniające na ręce prezydenta Portugalii António José de Almeida. Zwracając się do Ksawerego Orłowskiego, prezydent Portugalii użył jednak, co znamienne, określenia retablir, odnowić, przypominając historyczne stosunki władców Polski i Portugalii przed rozbiorami. Stulecie stosunków dyplomatycznych między Polską a Portugalią odzwierciedlają więzi między naszymi krajami w aspekcie gospodarczym, kulturalnym i społecznym. Polska jest miejscem bardzo udanych portugalskich inwestycji. Liczba polskich turystów odwiedzających Portugalię rośnie z roku na rok. Zaś wzajemne zainteresowanie polskich i portugalskich studentów możliwością odbycia studiów w ramach programu Erasmus w drugim z krajów przekracza często możliwości uczelni przyjmujących. Świętowanie okrągłych rocznic przybiera często charakter podsumowania. Pragnę jednak, byśmy dzisiejszą datę traktowali nie jako zwieńczenie, lecz raczej jako początek kolejnego stulecia w naszych relacjach. Dążmy do tego, by współpraca między Polską i Portugalią była jeszcze lepsza. Potraktujmy to jako wyzwanie, szczególnie, że dziś w samym sercu Europy toczy się wojna, a podstawowe zasady Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego są naruszane. Jako państwa członkowskie Unii Europejskiej, NATO i ONZ jednoczymy wysiłki, by wspierać Ukrainę w jej walce o niepodległość. Uciekający przed wojną Ukraińcy przyjmowani są zarówno w Polsce, jak i w Portugalii, co stanowi kolejny dowód solidarności i wspólnych wartości łączących nasze kraje. Wierzę, że właśnie te wspólne wartości, międzynarodowa solidarność, pozwolą nam już wkrótce na powrót rozwijać polsko-portugalską przyjaźń w bezpiecznej i wolnej Europie. Z wyrazami szacunku, Joanna Pilecka. Dziękujemy bardzo. A o zabranie głosu prosimy w tej chwili przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan profesor Arkadiusz Radwan, zastępca dyrektora Akademii Dyplomatycznej MSZ. Proszę bardzo. Ekscelencjo, panie ambasadorze, panie dyrektorze, szanowni autorzy, bohaterowie naszego dzisiejszego wieczoru, panie redaktorze, panie profesorze, szanowni gospodarze, zwracam się do pani Marty Płachto ze Stowarzyszenia My Lisbon Story i do pana Mieczysława Podsiadło, koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie i do włodarzy tego pięknego miejsca Księżnicy Pomorskiej, w której możemy się spotkać. Szanowni Państwo, miłośnicy Portugalii. Jest mi bardzo miło, że mogę się do Państwa zwrócić w imieniu Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podczas naszych rozmów, pewnie nie dalej niż godzinę temu, Państwo pomogli mi uświadomić sobie, że Szczecin, miejsce, w którym jesteśmy, jest bliżej 5 innych stolic niż Warszawy. To też dla pana ambasadora, który reprezentuje Portugalię w Polsce. Ma pan teraz bliżej do Berlina, co jest oczywiste, ale potem są rzeczy, które nie zawsze mogą być tak oczywiste, do Kopenhagi, do Oslo, do Sztokholmu i do Pragi nawet, niż do Warszawy. To pokazuje, jak duża jest Polska, w której pełni pan swoją misję. No ale cóż, ze Szczecina do Lizbony jest jeszcze znacznie dalej niż do Warszawy. Nasze kraje są bardzo blisko siebie w alfabecie, ale na mapie już nieco dalej. Mimo tej odległości na mapie jesteśmy sobie bliscy, co stwierdzamy, też o tym rozmawialiśmy, w tym, jak jesteśmy jako ludzie, jakie mamy wartości wspólne w naszym codziennym życiu, ale też łączy nas wiele więcej. O tym chciałbym pokrótce, będę unikał powtórzeń w stosunku do tego, o czym pan ambasador był uprzejmy powiedzieć, ale na kilka rzeczy chciałbym zwrócić uwagę. Rzeczywiście te obchody mają miejsce w różnych miejscach.
to pięknie, że mogą mieć miejsce w Szczecinie. Rzeczywiście pan szef służby zagranicznej, minister Arkady Rzegocki, był właśnie z wizytą w Portugalii. Podpisał tam dokument istotny, który formalizuje pewne wymiary tej współpracy. Ma bardzo długi tytuł. Ten dokument nazywa się Program Współpracy pomiędzy Rządem Republiki Portugalii i Rządem Republiki Rzeczpospolitej w dziedzinie języka, oświaty, szkolnictwa wyższego, kultury, sportu, młodzieży i mediów na lata 2022-2025. Bardzo długo negocjowany, ale bardzo potrzebny, bo ta współpraca, ona jest oprócz tego, że ma wymiar gospodarczy, bardzo ważny. Niektóre marki wszyscy znamy, jak na przykład popularna sieć sklepów w Polsce, ale biznes portugalski jest obecny w bardzo wielu innych obszarach życia gospodarczego, w nieruchomościach, w branży deweloperskiej, w branży finansowej, na przykład Bank Millennium, prawda? Ale też jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne. Ale też o czym wspomniał i pan ambasador, i o czym była mowa w liście, pani ambasador, wymiana na poziomie ludzkim, właśnie studenckim. To jest taki okres formatywny, gdzie się tworzą pierwsze przyjaźnie, gdzie na całe życie, może nie pierwsze, ale takie młodzieńcze jeszcze, które trwają długo, gdzie się młodzi ludzie formują. Polska i Portugalia dla siebie wzajemnie są bardzo ważnymi partnerami. Na miejscu czwartym i piątym, jeżeli chodzi odpowiednio o wyjazdy polskich studentów do Portugalii i portugalskich do Polski. W tym szczególnym czasie, kiedy mamy tuż za polską granicą straszliwą wojnę, ona jest daleko może od granic Portugalii, ale ona jest tuż przy granicy Unii Europejskiej. A jeżeli jest przy granicy Unii Europejskiej, to jest blisko Warszawy, jest blisko Lizbony. I dlatego trzeba podkreślić tą myśl, która znalazła przełożenie na jeden z ważnych punktów agendy niedawnej prezydencji portugalskiej w Radzie Unii Europejskiej, która przypada na pierwszą połowę roku 2021. Oprócz takich punktów jak transformacja, jak odbudowa pokowidowa, jak zielona transformacja, bardzo ważnym punktem było zaangażowanie na rzecz Europejskiego Funduszu Obrony, czyli krótko mówiąc zwiększenia mocy obronnych i zdolności obronnych Unii Europejskiej jako elementu szerszej struktury bezpieczeństwa NATO. Dzisiaj widzimy, jak potrzebne było to myślenie, jak ważny był to kierunek myślenia i wszystkie kraje, Polska w szczególności, teraz też mamy nową ustawę o obronie ojczyzny, która znacząco zwiększa wydatki na obronność. Więc w tym kontekście chciałbym podkreślić i odnotować z uznaniem to zaangażowanie Portugalii w czasie prezydencji niedawnej z pierwszej połowy 2021 roku. Podobnie jak pan ambasador wspomniał o obecności żołnierzy portugalskich na wschodniej flance NATO. Łączy nas wiele. Portugalia jest też jednym z ulubionych celów urlopowych Polaków, chociaż ja tutaj mam wrażenie być na wyrost w tym znacznym gronie i spotyka mnie zaszczyt niezasłużony, bo mam przyjemność być wśród znawców Portugalii, miłośników Portugalii i osób, które pewnie częściej bywają w Portugalii niż ja. Mój dorobek w tej mierze niestety ciągle jest bardzo skromny, więc można powiedzieć, że jestem bardziej teoretykiem niż praktykiem wielbienia Portugalii, ale mogę powiedzieć, że moja ulubiona kawiarnia z mojego Krakowa, skąd pochodzę, Café Lisboa się nazywa i idę o zakład, że pastel de nata, podejrzewam, że to będzie najlepszy na wschód od rzeki, tak. Podobnie jak o czym też z panem ambasadorem rozmawialiśmy, jest taka piękna produkcja filmowa, polsko-portugalska, film Imagine Andrzeja Jakimowskiego, w całości kręcony w Lizbonie. Byłem nawet w tym miejscu, gdzie były kręcone kluczowe jakby kadry z tego filmu. Jeżeli państwo nie widzieliście, bardzo, bardzo polecam, przepiękny, poetycki obraz. Przechodząc krótko do tematyki naszego dzisiejszego spotkania. Jest to wieczór, popołudnie poświęcone spotkaniu z książką i z autorami tej książki. Uważam, że każda dobra biblioteka powinna tę książkę mieć.
nasza biblioteka MSZ-u, która podlega Akademii Dyplomatycznej, ma tą książkę, a to ten egzemplarz. Tematyka wielu nieznana, a zasługująca niewątpliwie na odkrycie. Historie takie jak ta, one są unikatowe, ale znajdujemy je w różnych miejscach. Jesteśmy w takim czasie odkrywania pewnych, może zapomnianych historii, ale takich, które zasługują na pokazanie szerszej publiczności. Dlatego bardzo doceniam Państwa liczną tutaj obecność. Zupełnie niedawno, jeszcze raptem przed tygodniem mniej więcej, gościliśmy w Akademii Dyplomatycznej wystawę poświęconą grupie Ładosia. To była grupa polskich dyplomatów skupionych wokół polskich i żydowskich działaczy w czasie II wojny światowej, skupionych wokół ambasadora Ładosia, polskiego dyplomaty, szefa misji w Szwajcarii, która miała znaczące dokonania, jeżeli chodzi o ratowanie Żydów przed eksterminacją niemiecko-nazistowską. Więc są pewne wątki, które też w tej książce się pojawiają. Tematyka jest zasługująca ze wszechmiar na odkrycie, więc proszę mi kończąc pozwolić wyrazić moją wdzięczność dla autorów, że ten temat podjęli i tam, gdzie Akademia Dyplomatyczna MSZ-u będzie się mogła przyczynić do upowszechniania tej wiedzy, do organizowania takich spotkań, możecie panowie na nas liczyć. Bardzo Państwu dziękuję i cieszę się na interesujący wieczór. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. O głos poproszę teraz przedstawiciela wojewody zachodniopomorskiego, pana Zbigniewa Boguckiego. Pan doktor Artur Staszczyk, doradca wojewody do spraw międzynarodowych i pamięci. Dziękuję bardzo. Ja proszę Państwa bardzo, przepraszam, króciutko. Ekscelencjo, panie ambasadorze, szanowny panie dyrektorze, szanowni organizatorzy, szanowna pani Marto, szanowni państwo. Mam zaszczyt na dzisiejszej uroczystości reprezentować wojewodę zachodniopomorskiego pana Zbigniewa Boguckiego i chciałbym w jego imieniu przede wszystkim państwa pozdrowić, podziękować za przybycie. Zwłaszcza chciałbym w imieniu pana wojewody powitać pana ambasadora na naszej pięknej ziemi szczecińskiej i życzyć panu ambasadorowi miłego pobytu. Tak jak już powiedział pan dyrektor, nasze kraje dzielą tysiące kilometrów, można powiedzieć. Leżymy na przeciwległych biegunach Europy, ale wiele nas łączy. Łączy nas wspólne dziedzictwo oparte na greckiej filozofii, rzymskim prawie i tradycji łacińskiego chrześcijaństwa. Jest to pewna wspólnota wartości, która jest fundamentem też naszych relacji obecnie w ramach Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego, gdzie Polska i Portugalia są ważnymi dla siebie sojusznikami. Także szczególnie chciałbym panu ambasadorowi właśnie życzyć tego pobytu na tej naszej pięknej ziemi szczecińskiej, gdyż ta nasza ziemia też w pewnym sensie jest, mimo że odległa od Portugalii, jest podobna do Portugalii. Tak jak my, mieszkańcy ziemi szczecińskiej, tak jak i Portugalczycy, mają pewną perspektywę morską. Patrzymy na morze, mimo że Szczecin nad morzem nie leży, ale region jest ściśle związany z morzem. Tak Portugalczycy patrzą na ocean, mają to morze. Ten ocean oczywiście jest większy niż nasze Morze Bałtyckie, ale łączy nas ta pewna morskość, zwłaszcza tutaj nas, mieszkańców Szczecina, z mieszkańcami Portugalii. Łączy właśnie nas też z jednej strony te poczucie tradycji, ale też pewne poczucie wolności. Ziemia szczecińska, tak się ułożyły jej losy po II wojnie światowej, została przyłączona do Polski w 1945 roku, ale w tym okresie, zwłaszcza w okresie komunistycznym, była tą ziemią, którą dzisiaj możemy określić mianem ziemi wolności i solidarności. To tu między innymi zrodził się wielki ruch społeczny, który miał bardzo ważny wpływ, istotny wpływ na
zmiany, które zaszły w Europie na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. To, że my tu możemy dzisiaj być, możemy dyskutować, że pan ambasador tutaj przyjechał, to też jest efekt jakby tych starań społeczeństwa ziemi szczecińskiej, które w swojej przeważającej części no, nie pogodziło się z realiami zimnej wojny. Jeszcze tak na zakończenie powiem, że zwłaszcza dla miłośników polskiej historii Portugalia ma duże znaczenie, ponieważ mniej więcej od grudnia 1930 roku do marca 1931 roku na portugalskiej wyspie Madeira przebywał marszałek Polski Józef Piłsudski, nasz, można powiedzieć, naczelnik państwa, najważniejszy twórca polskiej niepodległości. Co było odnotowane w ówczesnej prasie, jakby i komentowane bardzo szeroko, proszę państwa, jak kartki z życzeniami zaczęły przychodzić na Maderę, no to wszystkie poczty, mówiąc kolokwialnie, się zatkały, ponieważ tych kartek przychodziło bardzo wiele z życzeniami dla marszałka. Także to też jakby ten fakt historyczny nas łączy. Także dziękuję bardzo państwu, dziękuję bardzo panu ambasadorowi za przybycie. Życzę właśnie owocnej dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz witam wszystkich państwa, szczególnie właśnie miłośników Portugalii i tych nielicznych Portugalczyków, którzy w Szczecinie mieszkają. A teraz chciałbym już oddać głos pani Marcie Płachcie, która poprowadzi clue dzisiejszego spotkania, czyli rozmowę na temat książki i historii stosunków polsko-portugalskich. Proszę bardzo. Tak, zapraszam państwa teraz do bardzo ciekawej rozmowy i opowieści o historiach polsko-portugalskich. I naszymi znamienitymi gośćmi, którzy o historiach opowiedzą, są pan Arkadiusz Radwan. Zapraszam. José Carlos Costa Dias, przedstawiciel Instytutu Camoesa w Warszawie i Lublinie. Oraz panowie autorzy tej książki, od której wszystko się zaczęło. Redaktor Adam Grzybowski i profesor Jacek Tebinka. Czy posadziłem panią w środku? W tej chwili świętujemy stulecie, ale właśnie tak jak wcześniej było wspomniane, stosunki polsko-portugalskie zaczęły się już w XV wieku. Legenda głosi, że Władysław Warneńczyk nawet mieszkał na Maderze, który został cudownie podobno uratowany z bitwy pod Warną. Czy najciekawsze historie właśnie były te najdalsze, czy właśnie dopiero w XX wieku zaczęły się prawdziwie fascynujące sprawy? No więc trzeba powiedzieć, że właściwie co krok to była niespodzianka. Każdy trop prowadzący Polaka do Portugalii poprzez literaturę, poprzez publikacje, poprzez wspomnienia był odkryciem. Takim odkryciem było rzeczywiście to, co pani Marta mówi. Każdy trop, o którym pani Marta mówi, rzeczywiście prowadził w znane i niby nieznane. O Maderze, jak wspomniał pan dyrektor, rzeczywiście wszyscy Polacy wiedzieli z powodu tego, że marszałek Piłsudski spędził tam długie wakacje, bo trwające około 3 miesięcy. Może niektórzy ludzie morza wiedzieli, że polski okręt marynarki wojennej żaglowiec Iskra podczas swoich 11 rejsów przed wojną przynajmniej 6 razy zawijał do różnych miejscowości w Portugalii i na Maderze i na Azorach. Może wiadomo było o polskich lotnikach, którzy też pojawiali się w Portugalii. No ale to było dawno i to były incydenty. I nagle z tych incydentów
powstało pasmo zdarzeń, które nawet mnie zaskoczyły, bo nagle się okazało, że w 1940 roku tysiące Polaków znalazło się w Portugalii jako uchodźcy. To hasło jest bardzo aktualne dzisiaj, bo mamy przecież na co dzień do czynienia z uchodźcami i ja się nawet nie mogę oderwać od takiej myśli, że są pewne podobieństwa między sytuacjami. Ale ten rok 40 to był nie tylko taki rok przełomowy dla tego polskiego eksodusu, dla ludzi, którzy przeżyli i klęskę wrześniową w 39 roku i klęskę czerwcową we Francji w 40 roku i dla których właściwie świat się skończył. Nie mieli dokąd wracać, nie mieli dokąd iść, dlatego że dzieliły nie tylko granice, ale również formalności, które trzeba było pokonać, a było ich mnóstwo. Nie będę rozwadniał tego tematu, bo to wszystko jest w książce, natomiast powiem jeszcze jedno. Fascynujące było to, że nagle spotkałem się z ludźmi, których znałem z zupełnie innych sytuacji. Nagle dowiedziałem się, że Julian Tuwim, znany chyba Państwu wszystkim poeta, był uchodźcą i mieszkał w Porto. Nagle dowiedziałem się, że znani politycy, oficerowie, inżynierowie, technicy, nagle oni wszyscy pojawili się w Portugalii i musieli coś z sobą tam robić, zanim udało im się szczęśliwie dostać wizę docelową do któregoś z krajów za oceanem, głównie Stanów Zjednoczonych, głównie Brazylii i Argentyny. Więc taka była geneza tej historii, która potem miała różne wątki oboczne, bo jeśli już wspomniałem Tuwima, to oczywiście pierwsza rzecz, jaka przyszła mi do głowy, to co z tego wynikło, że on był w tej Portugalii, czy może coś napisał. To mnie zmusiło do przeczytania Kwiatów Polskich od deski do deski, co się rzadko zdarza, ale był to trud uwieńczony powodzeniem, bo nagle znalazłem tam taki fragment, który Państwu przeczytam, bo dla mnie nagle uruchomił całą gamę wyobrażeń. Tu bym napisał tak, prom albo tratwa, co kto woli, wsiadać i jazda, lecz ostrzegam, nie trzecią klasą na Angolii. Tam pchał jak gwiazd, a gwiazd nad głową Myrias Mirgium w noc lipcową. Angola to był statek pasażerski. To był statek, który właśnie zawiózł również Piłsudskiego na Maderę. W tym przypadku Angola to był statek z emigrantami, z uciekinierami z okupowanej przez Niemców Europy. Rozgadałem się? Tą Angolą płynął nie tylko Tuwim, płynął również jego kolega z Kamandryta, Lechoń. Płynął również książę Sanguszko. Płynęli ludzie bardzo bogaci i bardzo biedni. Ci wszyscy, którzy chcieli uratować życie, ale którzy też chcieli coś po sobie jeszcze później pozostawić. I to był kolejny trop, który trzeba było trochę podrążyć, żeby się dowiedzieć, co Polacy wnieśli do Portugalii poza swoją biedą i nieszczęściem. Jak byli przyjmowani, jakich mieli przyjaciół i sojuszników. To wszystko jest w tej książce, która liczy nie tylko ponad 600 stron, ale także ponad 1700 nazwisk. Większość tych nazwisk to są osobne historie na osobną książkę. Ale było wielu sławnych ludzi, też artystów. Była pani Wanda Ostrowska, która malowała i była projektantką mody. Oczywiście, gdyby... Z tego utrzymywała rodzinę. Tak, oczywiście, gdyby popatrzeć przez pryzmat właśnie zawodów, które ci ludzie wykonywali, to znów moglibyśmy bardzo się zdziwić. Na przykład nie tylko Wanda Ostrowska, o której tutaj pani Marta wspomniała, rzeczywiście bardzo dobra malarka, która przed wojną w Polsce nie musiała żyć z malowania, bo mieszkała w pięknym majątku w Korczewie nad Bugiem, była żoną hrabiego Ostrowskiego, znanego polityka i działacza gospodarczego. W Portugalii okazało się, że no dla chleba trzeba malować. I okazało się, że to, co ona malowała,
było tak dobre, że Ministerstwo Propagandy użyczyło swoich pomieszczeń na pierwszą jej wystawę, na której znalazło się około 50 widoczków portugalskich, z których większość została sprzedana na pniu. Ja tego w tej prezentacji nie pokazałem, ale ja dysponuję właśnie fotokopiami tych obrazów i co najciekawsze, pod każdym jest podpis, kto to kupił. Klucz, według którego by odczytywać, kogo interesowało malarstwo hrabiny Ostrowskiej, to jest znowu osobna bajka. Ale byli również inni artyści, na przykład Witold Małcużyński. To było dla mnie też ogromne zaskoczenie, choćby dlatego, że no, pamiętałem Małcużyńskiego z występu w Polsce. Był on no, dla wszystkich znawców muzyki, zwłaszcza muzyki Chopina, no, wielkim autorytetem i świetnym wykonawcą. Małcużyński też był uchodźcą i też musiał jakoś tej Portugalii przetrwać i przetrwał. I z tej Portugalii właściwie prowadziła droga dopiero do jego ogromnych sukcesów światowych. Tak, ta Lizbona była dla nich taką trampoliną dopiero do sławy. Tak, tak. Pokazały się recenzje. Skojarzono, że ten Małcużyński, który zajął drugie miejsce na konkursie chopinowskim, to jest właśnie ten, który teraz grywa po kawiarniach, chociaż również koncertował w radio lizbońskim podczas otwarcia wystawy światowej, bo chciałbym Państwu powiedzieć, że właśnie w ten 40 rok to był nie tylko rok totalnej klęski, ale również tak się złożyło, że zorganizowano w Lizbonie wystawę Świat Portugalski, prezentującą wszystkie kraje, które łączył język, kultura, stosunki gospodarcze i polityczne. Więc nagle spotkały się jakby dwa światy. Właśnie świat portugalskojęzyczny i ten świat po drugiej stronie Półwyspu Pirenejów, gdzie toczyła się wojna. Jeśli już mówimy o sztuce i malarstwie, nie możemy wspomnieć o Zdzisławie Czermańskim, który też był akwarelistą, malarzem, grafikiem, karykaturzystą Józefa Piłsudskiego i jego właśnie akwarela zdobi okładkę książki napisanej przez pana redaktora i profesora. No tak, to skoro jesteśmy przy Czermańskim, to trzeba jeszcze wspomnieć o kimś innym, a mianowicie o Kazimierzu Ostrowskim, autorze, rzeźbiarzu, wybitnym rzeźbiarzu, którego rzeźba Król Jagiełło stoi do dzisiaj w Central Parku w Nowym Jorku. Ta rzeźba została wykonana na wystawę światową, która odbywała się w 1939 roku w Nowym Jorku. Kilka dni temu widziałem w telewizji, wicepremier Gliński wspominał, że do Polski trafiła część eksponatów z tej wystawy. Rzeczywiście tak było. Natomiast wystawę rozebrano, kiedy się skończyła i właściwie jedynym eksponatem, który do dzisiaj jest trwałą pamiątką po tym wydarzeniu, to jest właśnie pomnik Króla Jagiełły na koniu, wykonany w brązie. Ostrowski należał do tych nielicznych uchodźców, którzy mógł sobie spokojnie w Portugalii dotrwać do końca wojny, ale on uparł się i ma taką misję, żeby dopilnować, żeby tego pomnika nie rozebrano, nie zniszczono, nie sprzedano, nie zezłomowano i dzięki temu, że on się uparł i że pojechał do Stanów Zjednoczonych, wywalczył środki na to, żeby ten pomnik po dzień dzisiejszy stał w Nowym Jorku. Uchodźcy, którzy przebywali w czasie II wojny światowej w Portugalii, no, byli w Portugalii, która była opanowana reżimem Salazara, który był najdłużej, jego dyktatura 35 lat dokładnie trwała i była to najdłuższa dyktatura w Europie, jeśli dobrze pamiętam. No tak, ten reżim Antonio Salazara bardzo często,
chociażby w znanej nam propagandzie komunistycznej, ale nie tylko uklasyfikowany, bo również w książkach dotyczących systemów partyjnych jako reżim faszystowski, no, co było daleko idącym uproszczeniem, nie broniąc oczywiście dyktatur. Co jest ciekawe, to akurat przewrót wojskowy, który się dokonał w Portugalii, dokonał się prawie równolegle do zamachu majowego w Polsce, bo również w maju 1926 roku, chociaż Salazar jako ta pierwszoplanowa postać wyłonił się nieco później. Patrząc na ówczesne realia Europy, to jeszcze przed kryzysem gospodarczym, który rozpoczął się w 29 roku światowym i przeorał życie społeczne, polityczne, no, nie tylko na kontynencie europejskim, ale na całym świecie, trzeba pamiętać, że no, demokracja jako ustrój polityczny była w miarę świeżym wynalazkiem i stosunkowo niewiele krajów miało ten system demokratyczny w miarę stabilny. Nawet jak popatrzymy na Francję III Republiki lat 20., 30., to możemy zauważyć, ile tam słabości było i jak blisko w pewnych momentach ona była przekształcenia się w państwo autorytarne. Sama dyskusja nad terminem faszyzm, czym był faszyzm, jakie elementy, jeśli chodzi o ustrój państwa, jego praktykę rządzenia, trwa od dziesięcioleci i pewnie będzie dalej trwała. Natomiast patrząc z innego punktu widzenia, możemy powiedzieć, jak ta dyktatura Salazara bardzo pokrótce wyglądała. No było to oczywiście państwo autorytarne, gdzie centralizowano rządy na każdej płaszczyźnie w rękach administracji państwowej. Niepokorni ci, którzy się sprzeciwiali, no to ich czekały prześladowania. Jeśli nie uciekli, nie udali się na emigrację, no to oczywiście areszty, tortury, więzienia. Stosunkowo raczej rzadko ten reżim Salazara uciekał się do karania śmiercią. Tutaj ta brutalność, porównując no chociażby nawet nie z reżimami typu Stalina komunistyczny, czy Hitlera, czyli reżimem nazistowskim, ale chociażby dyktaturą w Franco była absolutnie nieporównywalnie mniejsza. Też trzeba odnotować jedną rzecz, jeśli chodzi o samą osobę Salazara, to był naukowiec, oczywiście nie oznacza to, że jeśli naukowiec, to może być bezkarny i robić co zechce, ale to nie była jakaś psychopatyczna postać. Bardzo często negatywne aspekty dla społeczeństwa rządów dyktatur wiążą się nie tylko z systemem oczywiście wszechogarniającym represji, ograniczenia wolności, ale również z osobowością dyktatora. To łatwo dzisiaj porównanie oczywiście do Rosji Putina, czy on jest psychopatą, czy nie, jest to dyskusyjne, ale patrząc na ewolucję, to pewnie w tym kierunku podąża. Wracając do Salazara, czego tam na przykład nie było, co było charakterystyczne dla właśnie dyktatury komunistycznej w Związku Radzieckim, dla Niemiec hitlerowskich? No nie było tak, jak powiedziałem, tak brutalnych prześladowań przeciwników politycznych na tak daleko idącą skalę, jak to miało miejsce w tych państwach i również we Włoszech, bo one często są Włochy faszystowskie, trochę postrzegane przez naszą miłość do Italii, ale ten reżim Mussoliniego miał też sporo na sumieniu. W Portugalii brakowało też tego, co było charakterystyczne dla tamtych reżimów, czyli tak daleko idącego militaryzmu, militaryzacji społeczeństwa, jeśli chodzi o ideologię, to rasizmu. No tutaj oczywiście porównujemy z Niemcami hitlerowskimi. I też mimo, że no każda tego typu dyktatura szuka zazwyczaj legitymizacji nacjonalistycznej, czyli odwołuje się do historii, bardzo często też do mitów, no to akurat ta dyktatura Salazara też oczywiście to czyniła. No, cały czas wielbienie tego imperium kolonialnego, chociaż mocno już podubatłego, było elementem, ale o wiele mniejsza ten szowinizm ten narodowy był, porównując z Włochami Mussoliniego czy Niemcami
Niemcami hitlerowskimi. I jeszcze można kilka słów powiedzieć na temat stosunków z Kościołem, żeby już pokazać trochę, w jakiej rzeczywistości ci Polacy się znaleźli, że nie tylko Polacy, obywatele polscy, bo to szerszy przecież termin. Otóż no, Portugalczycy byli no, narodem bardzo, bardzo katolickim, ale to wcale nie oznaczało, że Salazar, który no, w żaden sposób nie zamienił, znaczy traktował Kościół katolicki jako element stabilizacji systemu społecznego, rządów, żeby on ustępował Kościołowi we wszystkim, co biskupi by chcieli. Absolutnie nie. Tutaj była równowaga i to, znaczy nie równowaga, to jednak dyktatura była o wiele silniejsza i tym petentem był Kościół katolicki, chociaż jego interesy, szczególnie jeśli chodzi o wychowanie młodzieży, kwestie obyczajowości, tutaj akurat nie były zagrożone. Myśmy w książce pisali chociażby o takich przykładach jak z czasów II wojny światowej, jak obyczajowych, jak kwestie kąpieli w oceanie, kiedy dosyć często osoby, które, no to nawet nie były bikini, bo jeszcze bikini nie wynaleziono, ale w kostiumach kąpielowych kąpały się w oceanie, uchodźcy, Polacy czy inne osoby i były zatrzymywane przez policję portugalską właśnie za złamanie przepisów dotyczących obyczajowości. Ale Portugalia tutaj znowu też nie była takim wyjątkiem, jeszcze bardziej restrykcyjne było to w Hiszpanii generała Franco po wojnie domowej. Czyli sumując, była to antykomunistyczna, autorytarna dyktatura. Bałbym się używać słowa liberalna, bo to byłoby nonsensem, ale ona była o wiele łagodniejsza nieporównywalnie łagodniejsza niż dyktatury totalitarne. I też patrząc na Europę Południową, czy bliską Hiszpanię Franco, czy tam było doświadczenie wojny domowej, ono powodowało, że ta brutalizacja rządów była no, nieporównywalnie większa, jeśli chodzi o reżim Franco, to ta Portugalia była krajem, który i tak zostawiał ludziom sporą dozę wolności w tym systemie autorytarnym. Czy chcielibyśmy tam mieszkać? Pewnie nie, ale ci, o których redaktor Grzybowski mówił, nie bardzo wtedy mieli wybór i dla nich to była oaza wolności, czy miejsce, gdzie mogli, uciekając z Francji przez Hiszpanię frankistowską do Portugalii, mogli szukać jakichś dróg ucieczki z kontynentu europejskiego. Wspomniał pan o kościele. Była też diaspora polska, przedwojenna i wojenna, panie redaktorze. No tak, ta diaspora właściwie początkowo nie była zorganizowana, ale z czasem okazało się, że te interesy nie tylko polityczne czy kontakty werbalne wymagają pewnej instytucjonalizacji i tak powstało Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Portugalskiej w Lizbonie, Portugalsko-Polskiej w Warszawie i zaczęły się tam pojawiać osoby, które coś znaczyły dla Portugalczyków przede wszystkim. Takim człowiekiem był Samuel Schwarz, inżynier pochodzący ze Zgierza, inżynier górnictwa. A więc już wykonywał taki zawód, który miał ogromne znaczenie dla gospodarki i dla życia całego kraju. To z jednej strony. Z drugiej strony potrafił również wejść w dobrze zorganizowane środowisko żydowskie. Stanął na czele organizacji żydowskiej, która też wnosiła w kulturę i obyczaje Portugalii owego czasu bardzo dużo. Doceniono to nawet tak bardzo, że on otrzymał obywatelstwo portugalskie w 1939 roku, a więc w tym momencie, kiedy raczej władze portugalskie były przeciwne, generalnie przeciwne temu, żeby cudzoziemcy panoszyli się po kraju, a po drugie, mimo że nie było tam antysemityzmu, to jednak problemy diaspory żydowskiej no, od kilkuset lat w Portugalii były znane i one ewoluowały raz dobrze, raz źle. Zresztą jak z całą
diasporą żydowską na świecie bywało. Do tych przyjaciół Polaków w Portugalii, właśnie nieinstytucjonalnych, trzeba wspomnieć tutaj Franciszka Corteza Pinto, prezesa Rotary i szefa laboratorium medycznego. Ci, którzy jeżdżą do Portugalii i wysiadają na lotnisku w Lizbonie, przejeżdżają podobną ulicą, która nosi jego nazwę, i zakłady Pinto do dzisiaj istnieją. To była rzeczywiście osoba, która dla Portugalczyków była niezwykle zasłużona z uwagi na to, że zorganizował walkę z gruźlicą, a z drugiej strony również i swoimi środkami finansowymi i swoimi znajomościami ułatwiał życie Polakom do tego stopnia, że jak wyczytałem tylko w jednym źródle, i to portugalskim, został odznaczony polskim orderem Polonia Restituta przez rząd polski. Nie udało mi się stwierdzić, jest to zagadka absolutna, który rząd polski uhonorował go tym orderem. Czy rząd polski w Londynie, czy już rząd polski w Warszawie. Nie ma tego jednego źródła. Mówiąc jeszcze o przyjaciołach Polaków, muszę koniecznie wspomnieć o jednej rzeczy. O moich kolegach po fachu, czyli dziennikarzach. W Portugalii, jak wspomniał pan profesor, obowiązywała dość ostra cenzura i tutaj już nie było żartów. Jeśli ktoś podpadł, to w najlepszym razie tracił pracę, a w najgorszym razie no, był izolowany, może nie w więzieniu, ale pewien ostracyzm go dotykał. Były dwa takie momenty w historii Polski, w Portugalii, które musiały doprowadzić do tego, że trzeba było się opowiedzieć za lub przeciw. Pierwszy taki moment to było ujawnienie zbrodni katyńskiej w 1943 roku. Alianci dla utrzymania dobrych stosunków z Rosją, ze Związkiem Radzieckim, starali się tę sprawę wyciszać, a w każdym razie nie eksponować. Stosunki brytyjsko-portugalskie, a właściwie troska o dobre stosunki brytyjsko-portugalskie sprawiła, że również sprawa zbrodni katyńskiej nie trafiała na łamy prasy. Wówczas to poszukano podstępu. Ogłoszenia o mszy za dusze zamordowanych, zapłaciła za nie jakaś tajemnicza hrabina hiszpańska, której nie udało się nigdy zidentyfikować. Były to prawdopodobnie środki polskie na ten zbożny cel. Trzeba powiedzieć, że również oficjalne instytucje polskie, które działały w Portugalii, a o tym trzeba wspomnieć, było ich kilka, też no, musiały się dostosować do obowiązków wobec aliantów. Ale jeszcze ważniejszą sprawą, już mającą jakby wydźwięk materialny, to był wybuch Powstania Warszawskiego. Znowu Portugalia znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, bo jako kraj neutralny starała się utrzymać równowagę w stosunkach ze swoim ogromnym sojusznikiem, jakimi byli Brytyjczycy, i z Niemcami, którzy mieli też liczne interesy w Portugalii, i trzeba to wyraźnie powiedzieć, zagrażali Portugalii. O tym się właściwie mało mówi, albo też wcale się nie mówi, ale w planach inwazji, ekspansji Niemiec hitlerowskich w Europie była również i Hiszpania, i Portugalia. Portugalia to był dostęp do Atlantyku. Dostęp do Atlantyku, no to wiadomo, to było zniszczenie wszystkiego, co pływa i co dostarcza do Europy pomoc głównie amerykańską. Tak. I w przypadku Powstania Warszawskiego dziennikarze portugalscy absolutnie wyłamali się spod wszelkich obostrzeń cenzury i ile się tylko dało, opowiadali o tej krzywdzie, jaka się tam wydarzyła, a przede wszystkim pomagali w dostarczaniu, w organizowaniu pomocy żywnościowej i paczek.
Było to naprawdę bardzo trudne, nie tylko z powodów logistycznych. 1944 rok to już była inwazja przecież aliantów na Europę, ale także z powodów czysto praktycznych. Brakowało już żywności, brakowało odzieży, którą można byłoby zapakować i wysłać. Ale o paczkach może opowiemy jeszcze za chwilkę. Paczki, to była już pochodna wielkiej akcji paczkowej, która odbywała się w zasadzie od początku, od 1940 roku i organizowana była przez Komitet Opieki nad Uchodźcami, polski komitet, który był afiliowany przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej, przez Polski Czerwony Krzyż, którego filia istniała w Portugalii, a także przez inicjatywy prywatne, tak możemy to powiedzieć. A wróćmy jeszcze na chwilkę do Salazara i do tego, że on za wszelką cenę starał się zachować neutralność Portugalii. No tak, to słusznie pani na to zwróciła uwagę, chociaż pamiętajmy, że Portugalia w czasie I wojny światowej przyłączyła się do aliantów i wysłała swoje siły zbrojne, czy korpus, który walczył na froncie zachodnim przeciwko Niemcom. W czasie II wojny światowej sytuacja była o tyle odmienna, że właściwie działania Portugalii i tą neutralność w znacznym stopniu wymusiła klęska Francji. Dodajmy, że Portugalię i Wielką Brytanię, czy wcześniej Anglię, łączył od czasów średniowiecza sojusz. On oczywiście polityczny, on nie zmuszał w żaden sposób Salazara do przystępowania do wojny przeciwko Hitlerowi w 1939 roku, no ale te państwa były partnerami politycznymi, były partnerami handlowymi i te relacje, jak rzadko które w dziejach, układały się bardzo, bardzo dobrze. To jest oczywiście gdybanie, ale nie wiemy, jakby się potoczyła sytuacja, jeśli chodzi o postawę Portugalii w czasie II wojny światowej. Niewątpliwie klęska Francji w maju, czerwcu roku 1940 i umocnienie się Hitlera na kontynencie, on stał się siłą dominującą, spowodowało, że Portugalia patrzyła bardzo ostrożnie na sytuację w Europie i wtedy rzeczywiście dosyć systematycznie zachowywała taką równowagę wobec Berlina i Londynu, gdy dochodziło do jakichkolwiek incydentów na terenie Portugalii związanych ze szpiegostwem uprawianym z jednej strony przez brytyjski wywiad, z drugiej przez niemiecki. Portugalczycy zdawali sobie sprawę, że to jest bardzo niebezpieczny okres od właściwie jesieni roku 1940 do momentu ataku przez III Rzeszę na Związek Radziecki. Franco był kuszony przez Hitlera przystąpieniem do wojny i zachęcany do zajęcia Gibraltaru. No on Hitlerowi nie tyle odmówił, ile postawił tak daleko idące warunki żądania pomocy ze strony III Rzeszy, że Hitler był wściekły i uznał, że jest to kierunek, który prowadzi do nikąd. Sytuacja zmieniła się i to też wpływało na postawę władz portugalskich wobec polskiego poselstwa w Lizbonie. No, jesienią roku 1942, czyli po klęsce Niemców w Afryce pod El Alamein i po klęsce Niemców pod Stalingradem. Stalingrad spowodował, że wszyscy sojusznicy, ci mniejsi Hitlera w Europie, czym prędzej szukali dróg do wyjścia z wojny, chociaż nie wszystkim to się udało i to zajęło sporo czasu. Portugalia nie miała takiego obciążenia, bo przecież nie była sojusznikiem III Rzeszy, no, leżała dosyć daleko od powiedzmy Europy Środkowej czy tego głównego kierunku działań wojennych, no więc mogła sobie pozwolić na więcej spokoju. Portugalia zachowywała do końca wojny neutralność, ale ta neutralność była, od 1943 roku nie było cienia wątpliwości. Dla kogoś, kto rozsądnie patrzył na sytuację militarną, że państwa osi tą wojnę przegrają, to jest jedynie kwestia czasu. Kiedy, w jaki sposób Lizbona pomogła aliantom? No, po pierwsze, i to warto o tym bardzo mocno powiedzieć, bo to jest mocno zapomniane poza z miłośnikami wojen morskich, w 1943 roku udostępniła bazy, znaczy pozwoliła zbudować bazy lotnicze na Azorach Brytyjczykom i Amerykanom i te bazy dały możliwość, przesądzały w zasadzie los bitwy o Atlantyk, ponieważ czterosilnikowe
samoloty brytyjskie i amerykańskie mogły z tych baz objąć swoimi patrolami znaczącą część, właściwie cały środkowy Atlantyk i tak na dobrą sprawę skutecznie pomagać wykrywać i zwalczać niemieckie łodzie podwodne. To zrobił kraj neutralny, warto o tym pamiętać. I właściwie od 1943 roku Portugalia mocno ograniczyła państwom osi, czyli w tym wypadku praktycznie III Rzeszy, możliwości zakupu wolframu. Ruda wolframu była bardzo istotna dla budowy, znaczy dla wzmacniania, dla produkcji stopów opancerzenia czołgów, no i oczywiście produkcji specjalnie wzmacnianych przeciwpancernych pocisków dla tychże czołgów i dla artylerii. Także to dla Niemców bardzo duży kłopot, te dwie decyzje Portugalii, nie mówiąc o innych drobniejszych sprawach, gdzie ewidentnie reżim Salazara szedł na rękę Wielkiej Brytanii i Stanom Zjednoczonym, i ten klimat dla Polski też był lepszy, chociaż odnotujmy, że w 1943 roku, kiedy polski poseł Dubicz-Pęter został przez stronę polską odwołany do Londynu, to jednak Lizbona nie pozwoliła, żeby jego następca objął funkcję w roli posła, miał niższy stopień dyplomatyczny. Czyli sumując, ta Portugalia, mimo że był to kraj dyktatury autorytarnej, antykomunistycznej, była państwem, na ile mogła być, życzliwym aliantą. W tej pierwszej fazie wojny była to życzliwość bardzo ostrożna, od końca 1942 roku już o wiele bardziej otwarta. A wracając do lotnictwa, polski inżynier Wacław Litwinowicz ma bardzo duże zasługi dla rozwoju współczesnych linii lotniczych portugalskich. No tak, rzeczywiście, to jest jeden z moich ulubionych bohaterów, któremu chciałbym poświęcić ciąg dalszy tej książki, którą Państwo widzicie. Była to dość taka właściwie typowa postać dla przedwojennego inteligenta. Człowiek wykształcony na Politechnice Warszawskiej, inżynier lotnik, pracował i w zakładach budujących samoloty, i w liniach lotniczych. I kiedy koleje losu rzuciły go do Portugalii, też starał się być przydatny. Teoretycznie rzecz biorąc, powinien, tak jak inni inżynierowie i technicy polscy, powinien albo wyjechać do Wielkiej Brytanii i tam być zatrudniony w przemyśle wojennym, albo do Kanady, bo tam głównie wykorzystywano ten potencjał intelektualny i fachowy Polski przy budowie samolotów. On nie mógł tam pojechać, nie mógł wyjechać za granicę, bo uwikłał się w sprawy damsko-męskie i dama jego serca nie mogła dostać wizy wjazdowej do żadnego kraju, który przyjmował uchodźców. I w związku z tym Litwinowicz został w Portugalii i szukał swojego miejsca w życiu. Niestety obostrzenia, jakie ówczesna administracja stosowała wobec cudzoziemców, polegały na tym, że generalnie nie zatrudniano cudzoziemców w instytucjach portugalskich. Jemu udało się znaleźć pracę w instytucji francuskiej. I tam sprawdził się, jego umiejętności zostały wykorzystane, a ponieważ właściciel firmy był zaprzyjaźniony z właścicielem prywatnych linii lotniczych portugalskich, więc wyrobił mu posadę w tej firmie, a z kolei właściciel tej firmy był powiązany bardzo dobrze z czynnikami rządowymi, i kiedy narodziła się myśl, żeby stworzyć państwowe linie lotnicze pasażerskie w Portugalii, poufnie doradził mu, żeby spróbował napisać projekt takiej instytucji.
Żartowano wówczas z Salazara, mówiąc o nim, że on posiada jeden samolot, jednego mechanika i jednego pilota. Taka była sytuacja portugalskiego lotnictwa cywilnego. Litwinowicz rzeczywiście ten program przygotował, zresztą dzięki pomocom kolegów w Londynie. On przekazał do Londynu wiadomość, że jest takie zapotrzebowanie. Skorzystano z poufnych wiadomości, informacji pochodzących z lizbońskich, że jak wygląda standing gospodarczy, jak można to ułożyć, żeby to było przyswajalne dla możliwości państwa portugalskiego, i rzeczywiście tak się stało. Portugalskie linie lotnicze TAP to jest pomysł autonomiczny pomysł Wacława Litwinowicza, który, trzeba to powiedzieć również, został dobrze przyjęty i oceniony przez generała Delgado, bo to jemu Salazar zlecił całe to przedsięwzięcie. Dzisiaj lotnisko w Lizbonie nosi imię generała, a Litwinowicz zasłużył może na upamiętnienie go w salce dla VIP-ów albo może jakiś inny sposób. Tak, trzeba podsunąć ten pomysł. Ten pomysł funkcjonuje, ale musi się przebić. Natomiast samo lotnisko zostało zbudowane przecież w czasie wojny w przełomie 40-41 roku. Tak, to ono, no bo sytuacja była mniej więcej, to trzeba się odwołać znowu do pewnych mitów i stereotypów. Pamiętacie Państwo zapewne film pod tytułem Casablanca, gdzie opisane są różne klocki przekazane w sytuacji uchodźców, ucieczki, wyjazdu, wiz i tak dalej. I ja kiedyś się zastanawiałem, kto napisał scenariusz tego filmu, bo to musiał być geniusz, który znał ogromną ilość szczegółów, które można poznać dzisiaj, czytając tysiące stron dokumentów. Okazało się, że scenariusz do tego jednego filmu pisało 6 scenarzystów, każdy prawdopodobnie z innej bajki, ale powstało dzieło, no jak Państwo wiecie, wiekopomne. Natomiast panowie bardzo długo zbierali materiały do tej książki. Ile to trwało razem? Tytaniczną pracę panowie wykonali. To trwało rzeczywiście mniej więcej 10 lat. Może to wynikało trochę również z mojego temperamentu dziennikarskiego. Uwikłałem się w tysiące szczegółów, ponieważ naprawdę każdy człowiek i każda historia wymagała sprawdzenia. Tutaj widzę na tej stercie właśnie, która leży po mojej lewej stronie, leży książka Stanisława Szymiczka, który był szefem Komitetu Opieki nad Uchodźcami. I on był właściwie prekursorem opowiadania o tym, jak wyglądała wojenna historia Polaków w Portugalii. Ja postanowiłem popatrzeć z drugiej strony lustra, bo książka ukazała się w 70 roku, została dość solidnie ocenzurowana. Nie bardzo interesowało to, czego on nie napisał, albo dlaczego napisał tak, a nie inaczej. To trochę to może karkołomne było, ale no dzięki Bogu, dzięki pomocy wielu przyjaciół udało mi się niektóre historie rozszyfrować. Taka historia łączy się również z obecnym tutaj panem profesorem, bo nasz duet to nie jest dzieło przypadku, tylko szczęśliwego zbiegu okoliczności. Właśnie tropiąc jedną z postaci z tej oto zielonej książki, majora Tebinki, poszukałem ludzi o takim nazwisku i nie musiałem daleko szukać, bo ja mieszkam w Sopocie, profesor mieszka w Gdańsku, wystarczył jeden telefon na uniwersytet i pytanie, czy ten Tebinka z książki to jest właśnie jakiś krewny pana profesora, wtedy pana doktora. Ja może dopowiem, znaczy tak, faktycznie mój świętej pamięci dziadek, którego zresztą nie miałem okazji poznać, on zmarł w 1944 roku w Nowym Jorku. On w czasie wojny podróżował bodajże dwukrotnie do Lizbony jako wysłannik władz polskich. Także będąc kiedyś w Lizbonie, w Estoril, miałem takie uczucie, że on gdzieś tutaj już wcześniej chodził. Natomiast co do współpracy z redaktorem Grzybowskim, no to jako naukowiec raczej staram się uogólniać
poprzez no, przypadki stworzyć może nie od razu wielkie teorie, ale pisać, generalizować. No więc z pewnym przerażeniem patrzyłem na to, na ilość wątków, jakie redaktor Grzybowski znajdował, ale patrząc na całość, no to myślę, że to jest książka dosyć niekonwencjonalna przy całej swojej naukowości, ale to skakanie po losach różnych bardzo ludzi z różnego pochodzenia etnicznego, z różnych grup społecznych, jeśli chodzi o obywateli polskich, jak oni się znaleźli, skąd się wzięli, jakie były ich wcześniejsze losy, jak się znaleźli w tej Portugalii, co się z nimi później działo, to daje nam bardzo ciekawy obraz, który odbiega od zazwyczaj takich standardowych, czarno-białych przedstawień, że wszyscy bohaterowie, wszyscy chcieli walczyć za Polskę. Jak tam popatrzymy na te losy ludzkie, to wielu było takich, i to nie tylko polskich Żydów, ale etnicznych Polaków, którzy wcale się nie garnęli do tego Londynu i jeśli podlegali służbie, poborowi do wojska, woleli z tej Lizbony szukać zupełnie innych kierunków, byle z dala od wojny, ale to są zachowania, które no, na swój sposób były oczywiście wtedy racjonalne. My żyliśmy tu w poczuciu bezpieczeństwa w Polsce. Obecnie no, to bezpieczeństwo zostało bardzo mocno naruszone tą agresją Rosji Putina na Ukrainę. I dzisiaj jesteśmy spokojniejsi, bo mamy 13 maja i widać, że przynajmniej te początkowe zamiary Putina zakończyły się fiaskiem, ale jakbyśmy mieli się cofnąć w czasie, no nie cofniemy się do II wojny światowej, ale możecie Państwo sobie postarać przypomnieć, co czuliście tego 24, 25 maja, kiedy wydawało się, że ta napaść no może jednak doprowadzić do do sukcesów Rosji. To i tak nie odda nam tego uczuć ludzkich, tych, którzy uciekali przed reżimem hitlerowskim, przedzierali się przez Pireneusz, trafiali do aresztów hiszpańskich, do obozów odosobnienia, bądź udawało im się potem trafić do Portugalii, bardzo często bez jakichkolwiek oszczędności, bez pieniędzy, nie wiedząc, co się dzieje z rodzinami w kraju. To przecież też, pamiętajmy, była zupełnie inna epoka, jeśli chodzi o komunikację. To była epoka komunikacji listowej, o ile w ogóle te listy mogły gdziekolwiek dotrzeć po jakimś dłuższym okresie czasu. No myślę, że uzupełnialiśmy się i udało się stworzyć coś, co przynosi jednak sporo ciekawej chociażby faktografii. No i ten wątek, który padał, o którym pan dyrektor mówił tutaj a propos działań polskiego poselstwa w Szwajcarii, no to polskie poselstwo w Lizbonie, zresztą no zgodnie z zaleceniami MSZ-u, ale było też w tym sporo też i ludzkiej pracy, nie tylko wykonywanie przepisów, starało się w żaden sposób nie dyskryminować jakichkolwiek obywateli polskich. Ja celowo używam tego terminu obywatel polski, no bo ta Polska była przecież etnicznie, ta Druga Rzeczpospolita była etnicznie zróżnicowane. Odkrywając takie historie, no trzeba tutaj dziennikarską rzetelność zachować, wszystko sprawdzić. Mam takie pytanie osobiste właśnie, czy jakąś historię nową, której pan wcześniej nie znał, odkrył przy okazji pisania książki o swoim dziadku? To znaczy, no, miałem wiedzę bardzo ogólną, to z wstydem muszę się przyznać, że będąc zawodowym historykiem, dopóki jeszcze żyli przedstawiciele rodziny, którzy mogli mi przekazać więcej informacji ze swoich wspomnień, to niestety nie prowadziłem w żaden sposób działań, znaczy nie robiłem żadnych notatek i to wszystko niestety przepadło. Także jestem teraz zdany, jeśli chcę coś znaleźć na to, co zostaje w archiwach, a tam nie za dużo. Także sporo szczegółowych informacji, daty, po co tam jeździł, także było to miłym uzupełnieniem rodzinnej wiedzy, ale to nie jest w żaden sposób jakaś główna historia. To jest jedna z wielu, można powiedzieć, setek osób, prawda, które się tam przewijają. No ale ja chyba dopowiem, bo to trzeba jednak. Dlaczego również ta postać była dla mnie fascynująca? Myśmy się przecież nie znali z panem profesorem, ale zainteresował mnie fakt, że i to jest chyba charakterystyczne dla właśnie losu tych ludzi.
Dziadek pana profesora był przed wojną posłem i to dość znanym i szanowanym. I ja czytałem jego wystąpienia poselskie, daj Boże zdrowia, naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Kiedy przestał się zajmować polityką, skorzystał z możliwości objęcia niewielkiego majątku na Pomorzu i właściwie miał dość ustabilizowaną sytuację życiową. Był majorem rezerwy, więc podlegał oczywiście mobilizacji. I kolejne spotkanie z nim mam właśnie w Portugalii, kiedy widzę, że jak wielu innych ludzi, którzy mieli ustabilizowaną sytuację, byli na stanowiskach, mieli piękne majątki, mieli domy, pałace nawet, nagle stali się jednymi z wielu bezimiennych uchodźców. Musieli z czegoś żyć, musieli nie dać się, jak to ładnie mówią ekonomiści, spauperyzować. I ta walka o przetrwanie, niekoniecznie za wszelką cenę, pokazuje również pewne charaktery ludzi znajdujących się w ekstremalnie trudnych warunkach, właśnie pozbawionych rodziny, pozbawionych łączności i absolutnie nie wiedzących, co będzie dalej. Gdybyśmy chcieli jeszcze pójść dwa kroki dalej, to proszę sobie wyobrazić sytuację, że już szczęśliwie dostali się na ten statek, kupili bilet, dostali wizę, przyjeżdżają do Brazylii na przykład i znowu staje przed nimi pytanie, co dalej? Trzeba z czegoś żyć. Rząd polski na ile mógł pomagał. Rzeczywiście te zasiłki płynęły raz lepszą, większą strugą, raz mniejszą. Niemniej jednak to dla ludzi o pewnym statusie społecznym to była bardzo trudna sprawa. I ja rzeczywiście trochę się identyfikowałem z ich, co ja bym zrobił na ich miejscu, jak ja bym się zachował, czego bym szukał i z kim rozmawiał. I to może jest również taki główny powód tego, żeby z jednej strony przypomnieć zapomnianych, a z drugiej strony opowiedzieć o tych, którzy właściwie nie mieli okazji pojawić się na pierwszych stronach gazet. We wstępie do swoich wspomnień Stanisław Szymicek mówi, że znajomi go namawiali do tego, żeby spisał te wspomnienia, że jeżeli tego nie zrobi, to ta historia odejdzie razem z nim. I całe szczęście to zrobił, ale tysiące innych uchodźców, którzy razem z nim w tym czasie przebywali w Lizbonie, tego nie zrobili. I to on jest właściwie jednym z niewielu źródeł, z których teraz czerpiemy tą wiedzę. A był bardzo ciekawą postacią i bardzo dużą pracę społeczną wykonał w Lizbonie poprzez Komitet Opieki nad Uchodźcami. Tak, to prawda. No tak, to jest postać, którą pokolenia naszych, to zależy od naszego wieku oczywiście, ale powiedzmy ojców, matek, babci, dziadków, tych, którzy pamiętają II wojnę światową, to pamiętają Szymiczka przede wszystkim z powodu puszek, przede wszystkim z sardynkami przesyłanych w tej olbrzymiej akcji pomocowej, którą on prowadził, finansowaną głównie przez rząd polski na wychodźstwie. Te paczki z... 600 tysięcy paczek poszło z tego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Te paczki były o tyle bezcenne, że one... Znaczy w ogóle Polacy w Lizbonie mieli problem co do tych paczek, które chcieli wysyłać do kraju, pakować, ponieważ Portugalia była objęta blokadą przez Brytyjczyków, w związku z tym sama miała kłopoty z zakupami, z importem żywności. Na szczęście były produkty takie jak sardynki, które były w obfitości, które były pławiane przez rybaków portugalskich. Nie chodziło tutaj o wartości tylko żywnościowe, ale również o to, że te przesyłki mogły być potem sprzedawane. Zresztą to świadomie, miano tą świadomość, że niekoniecznie ktoś musi to jeść, ale po prostu będzie miał dodatkowy, będzie miał towar, który będzie mógł wymienić
wymienić na jakąś inną żywność w okupowanej Polsce. Także Szymistrzak jest taką zapomnianą dzisiaj niestety postacią, która odegrała no, olbrzymią rolę. To się trudno znaleźć, niezależnie, że inne polskie placówki dyplomatyczne starały się prowadzić podobną pomoc, ale tutaj akurat i inicjatywa, i przemyślność, i oddanie ludzi, którzy współpracowali. Organizacja tego tak, przedsięwzięcia. To spowodowało, że on stał się takim bohaterem, który naprawdę zrobił sporo dla no, chociaż minimalnego ulżenia doli tych, którzy znajdowali się pod okupacją niemiecką. Spotkałam się z takim porównaniem do Oskara Schindlera właśnie polskiego w Lizbonie. No, to może nie jest do końca dobre, no bo jednak tam chodziło o ratowanie bezpośrednio życia ludzkiego, niezależnie też od tych wcześniejszych samej osoby Schindlera, no ale tutaj ratowanie życia ludzkiego w sensie no, bardzo często przesyłania no, bezcennej żywności czy dodatkowych towarów, które można było wymienić, było naprawdę istotne i trudno to jakoś obliczyć i powiedzieć, że ileś tam ludzi dzięki temu ocalało, czy mogło, to bardzo im pomogło, ale nie ma cienia wątpliwości, że to była gigantyczna praca, jaką polscy dyplomaci, ten personel pomocy społecznej wykonał. No z tych listów, które docierały do Portugalii, które potwierdzały, że przesyłki dotarły do Polski, wynika, że część ludzi nawet nie wiedziała, od kogo są te paczki, bo sporządzano ogromne ilości list i właściwie te paczki również dodawały otuchy, że ktoś o nich myśli, ktoś pamięta, że gdzieś daleko jest, to jest dosłowny cytat, że gdzieś daleko jest jakaś dobra ciocia, która tam wysyła jakieś dowody pamięci. Ale Siemicek też angażował żydowskiego pochodzenia uchodźców do pracy w komitecie. Adwokat Jakub Kerner między innymi. Tam nie było dzielenia na Polaków, Żydów, czy wręcz przeciwnie, właściwie starano się doprowadzić do takiej sytuacji. Wszyscy byli właściwie jechali na jednym wózku i wszyscy mieli ten sam problem. Po pierwsze, co się stanie, jeśli ci Niemcy rzeczywiście wejdą do Portugalii? Widmo agresji niemieckiej wisiało nad wszystkimi głowami od samego początku, bo no, choćby proszę spojrzeć na sprawę generała Wieniawy, który po zamknięciu placówki ambasady polskiej w Rzymie też znalazł się w Portugalii. I okazało się, że z powodów politycznych rząd w Londynie nie życzy sobie Wieniawy w Londynie i w zasadzie nie chce go również nigdzie indziej widzieć, bo jako bliski współpracownik marszałka Piłsudskiego był z definicji przeciwnikiem Sikorskiego i jego rządu. W związku z tym on pisał i powtarzają to wielokrotnie ci, którzy piszą o Wieniawie, że on miał ogromne pretensje do polskiego posła, że uniemożliwia mu wyjazd za granicę, co było oczywiście ewidentną nieprawdą i nieznajomością sytuacji. Tak rzeczywiście było. Dobrze, przenieśmy się teraz trochę do czasów nowszych. Posłużę się tutaj cytatem, ponieważ nie chcę niczego pomylić. Profesor João Carlos Espada w albumie Descontinuidades napisał: Polska i Portugalia to liderzy trzeciej fali demokratyzacji na świecie. Rozpoczęła się ona w Portugalii 25 kwietnia 1974 roku rewolucją goździków i obaleniem reżimu. Polska rozpoczęła drugą fazę w 1989 roku. Jeśli teza Huntingtona jest trafna, to Polska i Portugalia odegrały centralną rolę w politycznej historii Europy ostatniej ćwierci XX wieku. Panie dyrektorze, czy zgadza się pan z taką tezą? Potrzebuję tego mikrofonu. Tak, bardzo dziękuję. Ja z ogromnym zainteresowaniem słuchałem wypowiedzi moich przedmówców, autorów, pana redaktora, pana profesora, historyka. Moja perspektywa jest trochę inna. Ja jestem prawnikiem, więc skupię się na tym wymiarze ustrojowym, jeśli historii, to historii politycznej, ale też się z tym wiąże to pytanie. Ja myślę, że jeśli spojrzeć na Polskę i na Portugalię, na transformację XX wieku, ale też na to, co nas ukształtowało wcześniej, mamy pewne punkty styczne, które mogą stanowić taki jakby pozór zbieżności, łącznie z
takimi bardzo wręcz symbolicznymi, jak ten sam rok przewrotu w 26 roku, ale myślę, że więcej będzie rozbieżności niż będzie zbieżności. Bo cofając się trochę wstecz, bo to zawsze jest jakiś preludium do tego, kim dzisiaj jesteśmy, jak się dzisiaj widzimy, można zacząć od takiego podobieństwa, że i z punktu widzenia politycznego wpływu to i Polska, i Portugalia no, musi odnaleźć jakby swoją teraźniejszość w znacznie węższej strefie wpływów, niż miało to miejsce na przestrzeni dziejów. Każdy z nas może z nostalgią patrzeć na jakiś okres swojej świetności, które zresztą były czasowo dość zbieżne i to pozostaje w pewnej dysproporcji z jakąś sprawczością na arenie międzynarodowej, czy wielkością nawet granic i wpływów, jak mamy dzisiaj, więc to jest jakiś punkt wyjścia wspólny, chociaż są kraje, dla których to jest jeszcze bardziej rażące, bo na przykład Austria jest dzisiaj bardzo małym krajem, a kiedyś była imperium, więc ten kontrast tam jest pewnie jeszcze większy. Ale tutaj znowu dość szybko przechodzimy jednak do pewnych różnic, bo jednak inaczej wyglądało to imperium, jeśli tak można powiedzieć, to znaczenie polityczne Polski z czasów jagiellońskich czy późniejszych. Polska nie była w tym sensie przecież mocarstwem kolonialnym, a na tym właśnie zbudowała swoje wpływy, swoją potęgę Portugalia i przecież i w Afryce, w Mozambik, i w Azji, Timor Wschodni, w Ameryce Południowej, Portugalia, przepraszam, Brazylia. Więc te różnice były jednak istotne. XIX wiek, który jest definiującym okresem dla naszej teraźniejszości, dlatego że jest to okres formowania się państwa narodowego, jest to okres też industrializacji, więc to okres jest formatywny dla tego, czym są państwa narodowe. Zastał Polskę i Portugalię jednak w odmiennych uwarunkowaniach. Polska w tym czasie kluczowym była w bardzo niekorzystnym momencie swoich dziejów na peryferiach obcych mocarstw zaborczych. No, Portugalia też miała swoje problemy, też była przez jakiś czas okupowana przez Francję, też był czas, że władcy musieli szukać schronienia za granicą, ale to jednak były zupełnie inna jakby waga tych zdarzeń niż w Polsce. W Polsce dla przetrwania ducha narodu mieliśmy bardzo silny nurt romantyczny, potem niektórzy wywodzą ten romantyzm, jego wszechobecność w wielu obszarach życia, łącznie z tym, że polskiej dyplomacji przypisuje się z okresu poprzedzającego II wojnę, przypisuje się nadmierny rys romantyczny, a wiemy na przykład, że portugalska dyplomacja zawsze była skrajnie pragmatyczna, między innymi dlatego tak, a nie inaczej są ukształtowane strefy wpływów, chociażby nawet w Ameryce. No i przechodzimy do wspomnianego już roku 26. Mamy pozorną zbieżność, ale tylko pozorną. W Polsce ten przewrót jest krótkotrwały, bo też krótkotrwały jest byt państwa polskiego. Państwo polskie graniczy na zachodzie z Rzeszą Niemiecką, na wschodzie z Rosją Sowiecką. Ma znacznie mniej szczęścia do sąsiadów niż Portugalia, więc zupełnie jest inny los. Ta władza upada nie przez to, że jest obalona siłami wewnętrznymi, tylko po prostu upada państwo polskie i Polska wpada w bardzo czarny okres swoich dziejów. Mamy reżim zainstalowany z zewnątrz. Reżim portugalski jednak nie jest reżimem zainstalowanym zewnętrznie, jest takim, który utrzymuje się od wewnątrz. I potem dochodzi do niedokładnie nieprzyjemnej zbieżności, ale powiedzmy pewnej przybliżeniu czasowym do zmian politycznych w Europie. Na Półwyspie Iberyjskim one następują w latach 70., a w Europie Środkowo-Wschodniej około 15 lat później. Ale znowu, te zmiany mają jednak inną dynamikę, inaczej wygląda wektor, przeciwko komuś innemu one są skierowane i trochę inaczej wyglądają pewne alianse, które za nimi stoją. Ta zmiana polska i portugalska mają to podobieństwo, że ostatecznie obie były bezkrwawe, więc z tego punktu widzenia można je uznawać za modelowe. Tym niemniej zmiana, która zaszła wraz z rewolucją guździków w Portugalii, ona jednak była zmianą, tą główną siłą ideologiczną, jednak to były prądy lewicowe, mocno lewicujące, to był też okres fascynacji licznych środowisk
w Portugalii modelem komunistycznym, sowieckim, więc ten głos tam był reprezentowany i to miał być pomysł na kraj urządzony demokratycznie od 74 roku w następnych latach. Konstytucja z 76 roku akurat mi o tyle bliska, że ta konstytucja weszła w życie dokładnie w dniu moich urodzin. Ten sam dzień, ten sam miesiąc, ten sam rok. 2 kwietnia 76 roku. Tym niemniej za tą zmianą stały jednak głównie siły lewicowe, które jakby według naszej wrażliwości nawet do dzisiaj mamy tak główne partie socjalistyczna i socjaldemokratyczna, w obu pobrzmiewa ta wrażliwość. Socjalistyczna, tam, ta, która się orientowała na Moskwę, to była partia komunistyczna, ale był taki moment w tych dziejach, że mogło się wydawać, że Portugalia może być areną takiej proxy war czy jakiejś próby sił między Stanami Zjednoczonymi a Moskwą. To też był prąd zmierzający jednak w kierunku laicyzacji. Może to wahadło nie było aż tak silne jak po upadku reżimu Franco w Hiszpanii, gdzie no, reżim Franco jednak często był w pewnym sojuszu tronu i ołtarzu i później te procesy społeczne przeciwne Kościołowi przyspieszyły bardzo w Hiszpanii, jako właśnie pewne odwrócenie wahadła. I tutaj widzimy bardzo wyraźnie, tak? Bardzo wyraźnie widzimy, jak różna ta dynamika była w porównaniu do Polski, gdzie jednak Kościół w Polsce był tym bastionem wolności, był przestrzenią, która przez długi czas dawała schronienie, czy dawała jakiś wycinek wolności i jednoczyła osoby według klucza antyreżimowego bardziej niż stricte konfesyjnego. Oczywiście tam były różne nurty, one się później po 1989 roku uwidoczniły. Natomiast o ile w Portugalii oznaczało to pewne odwrócenie się od Kościoła, jeżeli chodzi o pewne wyznaczenie pewnego kierunku politycznego, o tyle w Polsce wpływ Kościoła nie był chyba nigdy tak silny jak krótko po roku 89. I później dalej cały ten model transformacji ustrojowej też jednak był odmienny. W Polsce był on zdecydowanie bardziej liberalny od reform Balcerowicza. Jest w tym pewien paradoks, dlatego że to właśnie w Polsce tym głównym szyldem do dzisiaj, taką chyba najważniejszą marką polską, oprócz Jana Pawła II, którym wspomniał pan ambasador, taką ikoną, to jest Solidarność, prawda? Czyli związek zawodowy. Mimo to jednak ta transformacja nie była syndykalna, nie była w duchu związkowym, ona była w duchu liberalnym, wolnorynkowym i ostatecznie, zresztą dzisiaj nawet współczynnik uzwiązkowienia w Polsce jest relatywnie niski w porównaniu z wieloma innymi krajami. W Portugalii jednak było to na jakby w dominującej nurcie lewicowym, w nurcie bardziej takim syndykalnym, trochę przez zachłyśnięcie się modelem radzieckim, który być może lepiej wygląda z daleka, im z dalsza się na niego patrzy, tym on może atrakcyjnie wygląda i to pewnie tak należałoby tłumaczyć. No i ostatecznie, gdybyśmy mieli się zastanowić nad tym, który model do czego prowadzi, tak? Bo oba kraje przystąpiły do Unii Europejskiej, Portugalia nieco wcześniej, Polska prawie 20 lat później, ale to wynika też z tego, że to wyrwanie się ze strefy sowieckiej nastąpiło jednak trochę później. Oba kraje stały się biorcami netto pomocy ze środków unijnych. I jeżeli sobie popatrzymy na pewne współczynniki, to znowuż spojrzę teraz na Półwysep Iberyjski, nie tylko na Portugalię, dlatego że Półwysep Iberyjski dla Polski był i jest w jakiejś mierze punktem odniesienia. Patrzymy na Hiszpanię jako na punkt odniesienia polityczny, ponieważ mamy no, pewne dane demograficzne dość jednak zbliżone czy obszarowe. Hiszpania jest trochę większa, ale jest to jakiś dla nas najbliższy punkt odniesienia. I patrzymy na Portugalię pod względem parametrów ekonomicznych, dlatego że Polska od momentu akcesji, czy nawet wcześniej też oczywiście, była na takim pościgu za zachodnią Europą. No, pościgu, którego skuteczność bądź brak można było mierzyć parametrami ekonomicznymi. I to jest zawsze oczywiście niekończąca się dyskusja na temat oceny modelu transformacji, jaki Polska obrała. Jeżeli spojrzymy na wskaźniki
takie jak średnie wynagrodzenie, jak PKB per capita, jak minimalne wynagrodzenie, to cały czas skasaliśmy dystans, łącznie z tym, że skasaliśmy go szczególnie do Portugalii i obecnie to są wartości bardzo zbliżone. Ciągle jeszcze i średnie wynagrodzenie, i minimalne wynagrodzenie, i PKB per capita są wyższe dla Portugalii, ale są to nieznaczne liczby, a jeżeli mierzymy to siłą nabywczą, no bo to też trzeba uwzględnić, siłą nabywczą pieniądza, to nawet według niektórych statystyk Polska wypada lepiej, bo jest jednak koszty utrzymania w takim typowym koszyku są jednak nieco niższe. Z tego punktu widzenia można powiedzieć, że był to sukces, jeżeli chodzi o przeobrażenie, ale niewątpliwie taka przyspieszona transformacja gospodarcza wywołuje napięcia. I dzisiaj też je widzimy. Mamy wśród linii sporu politycznego, mamy kilka takich linii, które definiują spór polityczny w Polsce. Stosunek do transformacji jest jedną z tych linii. Ceną w jakiejś mierze za to, że Polska rokrocznie odnotowywała wzrost gospodarczy. Jednak było to może nie jakieś wielkie, bo współczynnik Gini-ego dla Polski nie jest aż taki alarmujący, ale jednak pewne rozwarstwienie społeczne. To doprowadziło do tego, że dzisiaj no, Polska jest w awangardzie, jeżeli chodzi o polaryzację społeczną, czyli konflikt polityczny, jego ostrość, jego temperatury. Jest to pewna cena prawdopodobnie, którą płacimy to można na wiele sposobów tłumaczyć, oczywiście to nie chcę oferować teraz uproszczonych wytłumaczeń, ale niewątpliwie ten proces gospodarczy pewne napięcia generował. Tym niemniej z punktu widzenia dużych liczb, w sensie tych liczb makroekonomicznych, to niewątpliwie ten model w wymiarze gospodarczym polskiej transformacji okazał się bardzo, bardzo efektywny. No jeżeli chodzi o koszt polityczny, no to pewnie jest jeszcze za mała perspektywa, żeby to ocenić. Tyle tytułem takiej z ubocza interwencji, bardziej mówiłem teraz jako prawnik niż jako dyplomata, ale Państwo pozwolą, że tu postawię kropkę, a może przecinek, zobaczymy jak będzie dalsza dyskusja. Bardzo dziękuję. Ja chciałabym jeszcze zapytać, czy ktoś z Państwa może w 1978 roku słuchał Radia Wolna Europa? Bo Portugalia bardzo się przyglądała temu, co się dzieje w Polsce i to komentowała. I nie można tutaj nie wspomnieć o pani Marii Danilewicz-Zielińskiej, która w 1973 roku się przeprowadziła z Londynu do Lizbony i spędziła tam 30 lat i właśnie na antenie Radia Wolna Europa relacjonowała co tydzień to, co się dzieje, to, co te informacje, przekazywała te informacje, które są w Lizbonie, w Portugalii na temat Polski i na przykład wspominała, że w 1985 roku w Lizbonie na Avenida da Liberdade, to jest przy samej rzece, pojawiły się plakaty Solidarności, na których była polska flaga, portret Wałęsy i napis Polska, 5 lat ucisku sowieckiego przeciw umowie gdańskiej i Solidarności. I w tym czasie Biblioteka Narodowa w Lizbonie zorganizowała pokaz literatury polskiej przetłumaczonej na język portugalski pod tytułem Książki autorów polskich w przekładach na portugalski, który przygotowała dr Luciana Mucznik, portugalska polskiego pochodzenia, jednakże nie mówiąca po polsku. I literatura polska była wtedy w Portugalii minimalnie znana i tłumaczona. Ja osobiście widziałam wydanie z 52 roku Quo Vadis Henryka Sienkiewicza na półce w portugalskim domu i bardzo śmiesznie to wyglądało, bo już trochę znam język portugalski, zaczęłam ją czytać, no i czytanie Sienkiewicza po portugalsku jest bezsenne przeżycie. Bardzo szeroko było też komentowany wybór Jana Pawła II na papieża w Portugalii. Największą chyba radość z wyboru papieża na Polaka wyraził biskup diecezji Bragansa, Dom Antonio José Rafael, który cieszył się, że wybór nie Włocha, podkreślał uniwersalność Kościoła, a także to, że jego diecezje łączą bliskie więzy z Polską poprzez zgromadzenie ojców Marianów, który został założony w XVIII wieku przez Kazimierza Wyszyńskiego. W Fatimie natomiast jest 3-metrowy pomnik Jana Pawła II. W kościele świętego Antoniego jest przepiękne azulejo właśnie z wizerunkiem papieża i z wizyty jego w tym kościele. I zdaje się, że cały pontyfikat polskiego papieża był obserwowany przez Portugalię bardzo pilnie. Co panowie sądzą na ten temat? Nie. Ja akurat nie jestem specjalistą od tych
działa. Znaczy, z tym, że tutaj wydaje mi się, że trzeba pamiętać też o tym, o czym pan dyrektor mówił, jednak o tej postępującej laicyzacji społeczeństwa portugalskiego, czyli oczywiście mamy z jednej strony znaczącą liczbę cały czas katolików, no nie będziemy tutaj omawiali pontyfikatu Jana Pawła II, on w wielu aspektach z różnych pozycji był poddawany w ostatniej dekadzie krytyce, ale wydaje się, że teraz to, co się dzieje, no to akurat jest kwestia międzynarodowych reakcji na agresję Rosji ze strony papieża Franciszka, to wydaje się, że ten pontyfikat Wojtyły nabiera, znaczy potwierdza swoją wartość, przynajmniej w tym aspekcie międzynarodowym. Natomiast jest ten element, o którym zawsze się pamięta, odwiedzając, czy z którym się spotyka, odwiedzając kraje, w których przeważają katolicy, kiedy się mówi, że się jest Polakiem, prawda, niezależnie czy ten Polak jest katolikiem czy nie, zazwyczaj ta bliskość jest. To w Chorwacji chociażby na wakacjach dosyć dobrze widać, aczkolwiek oni nas tam łupią też finansowo jako turystów, no ale na tym polega ta relacja turysta i gospodarz. Ale niezależnie od tego, ja wielokrotnie spotykałem się z życzliwością, natomiast w czasie podróży, no ostatnio szczególnie na Maderę, też Polak nie tylko jest traktowany, czy nie jest tym, który przynosi pieniądze, ale jest spora życzliwość, kiedy przedstawiamy się, że jesteśmy z Polski. Natomiast pewnie by trzeba popatrzeć, ile jest tego sporo, zdaje się, tych właśnie pomników, miejmy nadzieję, że nieco lepszej jakości artystycznej niż te, które dominują w Polsce, i chociażby nazw ulic poświęconych czy upamiętniających Jana Pawła II, to rzeczywiście, tak jak patrzę teraz pamięcią chociażby po miasteczkach na Maderze, a to jest wycinek Portugalii, jest tego sporo. To, także na pewno znaczy Jan Paweł II i ta wspólnota katolicyzmu ciągle jest elementem, które poza Unią, NATO, handlem, wymianą studencką wiąże nasze społeczeństwa. To jest też uniwersalna kultura po prostu dla naszych krajów chrześcijańska, która też nas w jakiś tam sposób łączy. A książka chyba jest takim dobrym pomnikiem też pamięci wspólnej narodowej. Panie José, co będzie w książce wydanej przez Instytut Camoesa z okazji stulecia stosunków dyplomatycznych? Dzień dobry. Więc to ja może przedstawię się. To nazywam się José Dias, jestem przedstawicielem Instytutu Camoes w Warszawie. Trochę mówię po polsku, staram się mówić po polsku teraz. Jeśli chodzi o stulecie, które obchodzimy się dzisiaj, to jest taka inicjatywa pana ambasadora. Widać monografię o stosunków polskich i Portugalii, więc, bo prawdę mówiąc, są już kilka książek, jak tutaj możemy zobaczyć. I jeden z tych album fotograficzny Dyskontinuidad, to był też wydany z wsparciem Instytutu Camões. Ale prawdę mówiąc, jest jeszcze dużo do odkrycia między stosunkami, między co łączy Portugalią i Polską, prawda? Bo ja myślę, że jak już tutaj już słychaliśmy, dużo nas łączy, jest i dużo jest też jeszcze do odkrycia, jak byli stosunków między naszymi dwoma krajami. Ja w pewnym sensie ja mogę rozmawiać z mojego punktu widzenia. Ja jestem, powiedzmy, synem już rewolucji goździków, jestem już młodszy i nie ryzykuję mówić o historii obok tak wybitnych naukowców tutaj. To ja przyjechałem do Polski i prawdę mówiąc, jako Portugalczyk, ja bardzo mało wiedziałem o Polsce, nie? Wiedziałem, bo studiowałem literaturę i znałem Szymborskę i znałem Miłość, bo oczywiście to nobliści były. Ale jak przyjechałem do Polski, oni już jeszcze nie byli tłumaczone na portugalski, więc ja czytałem po angielsku. Przyjechałem do Polski
I prawdę mówiąc, ja starałem się spróbować też pomóc łączyć Portugalię i Polską przez tłumaczenie, więc ja tłumaczę, oczywiście wykładam na uniwersytecie i to chyba ta prezentacja nie ma dużo sensu, bo ja myślałem, że ja będę mówić i nie brać udziału w dyskusji, więc to chyba nie ma sensu to pokazać na razie, myślę, a może później. Więc mówiąc o tłumaczeniu, to jest ciekawe, że, bo ja bardzo lubię Excel, i więc jak przyjechałem do Polski, to ja tworzyłem dwa pliki. Jeden z informacji o książki portugalskiej tłumaczone na polski, a drugi plik książki polskiej tłumaczone, portugalski, literatura portugalska tłumaczona na polski i literatura polska tłumaczona na portugalski. I jak wychodzi, tutaj jest ten stosunek, no tak, i których książek jest więcej? I według moje ostatniej wersji, które już ma półtora roku, bo doktorat robię, i więc to nie miałem czasu, żeby to aktualizować, ale jest trzy razy więcej tytuł literatury portugalskiej tłumaczony na polski niż tytuł literatury polskiej na portugalski, więc trzy razy więcej. I ja oczywiście myślałem, że ja muszę coś robić, ja muszę też angażować z tą sprawę, bo to jest bardzo ważne, bo oczywiście literatura polska jest skarbiem dla mnie. Ja już widziałem to mało, ale jak przyjechałem do Polski, zaczynałem więcej czytać i czytać po polsku, to oczywiście zdecydowałem, że muszę coś zrobić i zaczynałem tłumaczyć. Ale głównie literaturę dla dzieci, więc to tłumaczyłem Tuwima i mam taki bardzo ambitny plan tłumaczyć cały Tuwim na portugalski. Zaczynałam od Lokomotywy, więc Lokomotywa już jest po portugalsku. Czytałam po portugalsku, tak? Tak, już jest po portugalsku. To chyba zaczynałam od najtrudniejszej, prawda? I więc to, ale myślę, że tłumaczenie jest bardzo ważne, bardzo, bardzo ważne. I trzy razy mniej literatury polskiej w Portugalii jest coś, które trzeba poprawiać. I trzeba mieć więcej ludzi, którzy mówią po polsku, więcej Portugalczyków, którzy mówią po portugalsku, bo na szczęście Polacy, którzy uczą się portugalskiego w Polsce, to jest sporo. Nie? To przynajmniej na Uniwersytecie Warszawskim od już 40 lat można się uczyć portugalskiego, prawda? To nawet 44, to... Bo myślę, że to był od roku 1978, kiedy zaczynali lektorat języka portugalskiego na UW. I oczywiście oprócz Uniwersytet Warszawski jeszcze jest w Krakowie, na Jagiellońskiej, na UMCS w Lublinie i na UM w Poznaniu. I w tych czterech uniwersytetach można uczyć się portugalskiego, studia licencjackie, magisterskie i studia doktorańskie na tych czterech uniwersytetach. I Instytut Camões działa w tych czterech, ale oprócz tych czterech mamy jeszcze portugalski w Gdańsku, w Wrocławiu. To ja poproszę jeszcze w Szczecinie. I no, jesteśmy chętni na współpracę, ale ja myślę, że to może trochę tłumaczyć, dlaczego jest tyle literatury portugalskiej tłumaczonej na polski, bo jest po prostu dużo więcej tłumaczy. No i jest dużo więcej ludzi, którzy mówią i czytają i rozumią po portugalsku. Oczywiście też rynku jest zupełnie inny, jest dużo większy, to chyba tradycja literatury i tłumaczenie w Polsce też jest może silniejsze w Polsce niż w Portugalii, ale trzeba koniecznie mieć więcej literatury polskiej tłumaczonej na portugalskiej. Jeśli można jeszcze dodać, bo ja widziałem, że jest taki... Są tak, przynajmniej takie trzy fazy literatura polskiej tłumaczone na portugalski. I to jest na początek, ja myślę, mniej więcej do lat 80, to cała literatura polskiej tłumaczona na portugalski to był nie przez polski. To był zawsze przez inny język, nie bezpośrednio od oryginału. I naj...
Może ja zrobię teraz quiz, a który jest autor najbardziej tłumaczony, autor polski najbardziej tłumaczony na portugalski. Według mojej kalkulacji, mój plik Excel, to ten autor ma 13 tom tłumaczony na portugalski. Ktoś chce... Nie, Gombrowicz ma jeden na pewno, nie wiem czy dwa. Słucham? Nie, Miłosz ma pół tom, bo on ma antologię razem z Szymborską. Więc to jest połowa wiersz Szymborskie i połowa wiersz Miłość. Słucham? Lem, właśnie, dokładnie. No. A nie Sapkowski? Lem ma 13 tom, Sapkowski, no, ale Sapkowski, nie wiem, czy jest wszystko tłumaczone, ale jeśli jest bardzo nowy. No, jest związany z wideogry, nie? Po oczywistej eksplozji jest związany z tak, no tak, i też, stary. No, tak, to jest. I właśnie Sapkowski był tłumaczony najpierw w Brazylii, a tłumaczenie portugalskie są adaptacje tłumaczone brazylijskiej. Więc Lem, oczywiście, tak, to był. I on był tłumaczony przez angielski i głównie i też troszeczkę przez francuski. Panie dyrektorze, pan coś chciał jeszcze dodać? Chciałem skomplementować, bo pan uczynił zastrzeżenie co do języka. No nie wiem, można różnie myśleć. To słychać, że pan nie jest stąd. Można myśleć, że może pan jest, nie wiem, z Łodzi, z Katowic, ale to tak tego rodzaju, to, ale naprawdę, to poziom biegłości to jest native speaker. Natomiast wspomniał pan o swoich początkach fascynacją polskim językiem i kulturą i wspomniał pan o Szymborskiej i Miłoszu. Tak mi się zrodziło takie powiązanie tego, o czym ja mówiłem wcześniej, z tym, o czym pan teraz mówił. Zastrzegam, że to jest tak, tak w ogóle jest z różnego rodzaju bonmotami, że z czasem one mają więcej niż jednego autora, więc być może komuś innemu bardziej te słowa należałoby przypisać niż Miłoszowi. W mojej pamięci zapisało się to powiedzenie jako autorstwa Czesława Miłosza, czym się różni lewicowy intelektualista zachodni od wschodniego. Ten drugi po prostu dostał w dupę. To też może trochę tłumaczyć różne przebiegi, prawda, i transformacji i wielu innych rzeczy po transformacji właśnie lat 70. w Portugalii i wczesnych lat 90., 89. i dalej w Polsce. Dziękuję. A wspomniał pan o tłumaczeniu utworów literackich dla dzieci, a wiem, że pan prowadzi teatr polsko-portugalski, w którym młodzież występuje na scenie. Tak, ja wykładam na UW i ja uczę języka i literatury portugalskiej i też prowadzę grupę teatru w języku portugalskim. Oczywiście cel jest uczyć się języka, prawda, bo ja myślę, że teatr jest dydaktyczny, mówiąc, jest świetny sposób uczyć się języka, nie? Bo to po pierwsze trzeba rozumieć tekst, nie? I, żeby potem interpretować, nie? Więc to, a potem trzeba też dobrze, czyli wymowę też dobrze ćwiczyć, nie? Żeby publiczny mieć dobry występ. A potem po trzecie, no to trzeba pamiętać te słowa, nie? I oprócz tego wszystkiego jest świetna zabawa, nie? Też. I więc to, jak przyjechałem do Polski, to moja poprzednia koleżanka, ona już stworzyła ta grupa, a ja po prostu miałam to zrobić. Ja wcześniej w życiu nigdy nie byłem aktorem, ani reżyserem, ani nic z teatru. Byłem w teatrze oczywiście, ale jako reżyserem i aktorem nie, ale po prostu powiedziałem, no to spróbuję. I to jest taki bardzo, bardzo fajny projekt, który na przykład można tutaj zobaczyć. Mam zawsze sporo studentów, 15 albo 16, to czasami jest za trudne wszystko koordynować, ale jest naprawdę warto. I więc
To też jest taki oczywiście wątek, wytłumaczenie, bo my zwykle zrobimy teatr. Teatr jest zawsze po portugalsku. Najpierw zaczynałem ze sztukami portugalskimi, ale potem to już pomysłu już nie miałem i zaczynaliśmy też reżyserować Teatr Polski, bo Teatr Polski, no oczywiście, Teatr Polski jest tak ważny i tak mało znany w Portugalii, to jest wstyd po prostu. I my zdecydowaliśmy, że no dlatego my, oczywiście taka praca bardziej amatorska, no pierwszy semestr tłumaczymy jakąś sztukę Polski na portugalski, a drugi semestr to zrobimy sztukę, nie? I to zrobiliśmy to tłumaczyliśmy dwa sztuki Mrożka, Dom na granicy i ten o Tygrysie, Męczeństwo Piotra Ocheja, jest coś takiego, prawda? Męczeństwo Piotra Ocheja, więc to są już tłumaczone na portugalski. Zrobiliśmy przedstawienie. Jeszcze tłumaczyliśmy Dorotę Masłowskiej. Ale świetnie, świetna sztuka. Jak to się nazywa ta sztuka Doroty Masłowskiej? O wojnie. Nie, wcześniej. To jest... Czy mogę prosić o otwarcie strony Kamoś, www.kamoś.pl? Nie można. Jak to się... Między nami dobrze jest. Jest coś takiego, prawda? Doroty Masłowskiej. Między nami dobrze jest. Więc tłumaczyliśmy też Doroty Masłowskiej i też. To chyba, ja powiedziałem 4, ale tylu pamiętam 3. A więc to jest też taki projekt, który też, myślę, że pomaga, żeby Polska i Portugalia byli bliżej. Ale pan też pisze swoje sztuki. Czasami, jak miałem czasu, jak nie miałem doktoratu i nie miałem córki, to ja napisałem sztuki, tak, bo czasami dla studentów, no sztuki są długie i są czasami, przynajmniej sztuki portugalskie są długie i pisany taki język bardzo erudycyjny napisany. No i to chyba dla studentów drugiego roku, trzeciego roku to nie jest konieczne, co on potrzebuje, prawda? I więc jak ja miałem czasu, to ja po prostu pierwsze spotkanie powiedziałem, więc co chcesz być? Ja chcę być piłkarzem, a ja chcę być prostytutka, a ja chcę być biznesmen, a ja po prostu wszystko to złapałem i napisałem sztukę o tym. I to był, no jak miałem czasu, to było bardzo zabawne, bo ja lubię pisać. Ja miałem jakiś sen, którym może kiedyś będę pisać. Na razie muszę skończyć doktorat. Właśnie, ponieważ piszę doktorat, to w tym roku zdecydowałem reżyserować sztukę, której już zrobiłem wcześniej i który był sztukę napisane przez mnie, które się nazywa Między nami, kobietami. I to był jeden, to była sztukę, tak jak powiedziałem, miałem chyba 14 kobiet, studentek i jeden chłopiec. I ja myślałem, kurczę, co ja robię z tym teraz? Tyle kobiet i tylko jeden chłopiec. A więc zdecydowałem pisać, bo oni powiedzieli, że chcą, jedna kobieta chce być taka. Oni wszyscy chcieli być taki mocny i silny kobiet. A to był w lat 2008, czyli dużo wcześniej niż Me Too i taki teraz te ruchy, nie? Zdecydowałem pisać sztukę, komedię, taki muzykalny, bo powiedzieli, że chcą śpiewać, bo wszyscy kobiety śpiewają, mówią, więc to trzeba być muzykalne, więc to ja zdecydowałem pisać komedię muzykalną o kobietach, które chcą zabić męża. Więc oczywiście tak, to miał taka inspiracja z filmu Chicago, to był taki żartobliwy oczywiście. Oczywiście i nie wiadomo, czy to jest rzeczywistość, że to jest tylko w wyobraźni tych kobiet. Ale to po portugalsku, to sztuka się nazywa
konwersacje kobiecki, bo po prostu ja myślę, bo to był na podstawie taki fragment noblista portugalskiego José Saramago, to on ma taki część w jakiejś wypowieść Baltazara Blimunda i on ma takie zdanie, które został we mnie i on mówi, że oprócz marzenia to są rozmowy między kobietami, które trzymają świecie. A ja zawsze uwielbiałam to zdanie, że no dlatego kobiety mówią między sobą, oni mają taki moc, żeby świat był jeden. I oczywiście marzenie. Ja powiedziałam, że no to trzeba dać i trzeba, żeby te kobiety mówili między sobą. I to będzie sztuka. A oczywiście, co robią z mężem, to jest nie jest taki ważne. Ale te rozmowy, ta solidarność, ta sposób, który ja myślę, że kobiety mają, że są dużo bardziej otwarcie, żeby mówić o siebie. I w końcu to ja odkryłem, że ja nic nie wiem o kobietach, więc to ja musiałam to wszystko wymyślić. Nie? I to będzie ta sztuka, którą będziemy jeszcze raz w tym roku przedstawiać i którą oczywiście zapraszam wszystkich. Będzie to w Warszawie, tak? Będzie w Warszawie, tak. Będzie. Bo za pierwszym razem ta sztuka była poza Warszawą, nie pamiętam w jakim mieście była wystawiona. Słucham? W jakim mieście była wystawiona w 2008 roku ta sztuka? Ta sztuka była wystawiona w Warszawie, w Poznaniu, w Lizbonie i tyle. Tak, i w tych trzy. No tak, no tak. W tym roku jest też właśnie stulecie urodzin José Saramago, noblisty portugalskiego. Jest tutaj książka wydana przez właśnie Stowarzyszenie Miłośników Portugalii My Lisbon Story o jego życiu, o jego twórczości, która w oryginale była napisana wierszem i właśnie też tłumacze mieli problem, jak to przetłumaczyć, żeby to miało sens właśnie po polsku. Na polski, ja tłumaczę na portugalski, więc to trudno mi powiedzieć, ale na pewno tłumaczyć José Saramago to jest wyzwanie. Ja myślę, każde tłumaczenie literackie jest wyzwanie, prawda, bo to trzeba zmienić język. Swoje myśli i emocje najlepiej się formuje w swoim własnym języku. No tak, i dlatego to trzeba zmienić, bo jest taki poeta portugalski, który się nazywa Herbert Welder i on nigdy nie używał słowa tłumaczenie, na przykład jeśli chodzi o wiersze. On zawsze mówił o wiersze zmienione na, czyli wiersze zmienione na polski albo wiersze zmienione na portugalsku, bo co trzeba złapać w tekście, to jest między słowami, prawda? Albo jest pod słowami, albo ponad słowami. A więc to trzeba to formulować dobrze po polsku. No i koniecznie. Na przykład jeden z najlepszych tłumaczy, ja zawsze jestem bardzo skrytykowany przez moje kolegę z Uniwersytetu Warszawskiego, pani profesor Anna Kalewskiej, bo ja myślę, że jeden z najlepszych tłumaczy z Polski, Polak, który tłumaczy literaturę portugalską na polski, to jest Michał Lipczyc. I on tłumaczył na przykład Księgę Niepokoju Fernando Pessoa. I on nie skończył iberystykę. No. Ale on jest tak świetnie, bo on oczywiście cała rodzina jego są tłumaczani. Ale on ma taki... Jego talentu do język polski jest tak świetnie, które on po prostu, on daje życie do tego książkę po polsku. I więc to jest najważniejsze. Oczywiście uczyć się też jest ważne. Oczywiście. Jak on nie skończył, on miał szczęście, ale... Powoli musimy już kończyć nasze spotkanie. Czy ktoś z Państwa ma może pytania do naszych gości? A czy ktoś chciałby się swoją historią polsko-portugalską pochwalić? Panie Ryszardzie? Pamiętam, że pan ma historię z telewizją portugalską, która była w Szczecinie. Panie Ryszardzie? Bo tak słuchając tych znakomitych wypowiedzi,
szukałem, gdzie w Szczecinie mamy jakieś symbole, jakieś takie elementy, które portugalsko, jak gdyby, gdzie my mamy Portugalię w Szczecinie. I proszę Państwa, myśmy mieli ulice, dokładnie bulwary, Vasco da Gama. Kto pamięta te czasy? No, są tacy. I przyjechała delegacja właśnie przemysłowców portugalskich, pan ambasador, to była połowa lat 90. i pan wojewoda, służby pana wojewody zleciły mi, żeby zająć się, zwłaszcza, że również miano kręcić film o Szczecinie, promocyjny taki film, żeby to zaprezentować w Portugalii, pokazać, jak ten Szczecin, z którym się współpracuje, wygląda. Odbyło się spotkanie u pana wojewody, wtedy wicewojewoda pan Osowski przyjmował delegację. No i po zakończeniu tych oficjalnych rozmów mamy wyjechać w miasto i kręcić film o Szczecinie. Przy czym pan Osowski na wałach Chrobrego uprzedził tą delegację i ekipę telewizyjną, że tutaj pan Ryszard pokaże państwu, gdzie mamy bulwar Vasco da Gama. A to były połowa lat 90., proszę państwa. Tymczasem tego bulwaru u nas nie ma od końca lat 60. Oczywiście gorąco mi się zrobiło, wystraszyłem się, jak ja z tego tematu wybrnę, prawda? Woziłem chyba tą ekipę ze 4 godziny, pokazywaliśmy różne ciekawe miejsca, ale oni koniecznie chcą ten bulwar Vasco da Gama jeszcze kamerą przyjechać tak, żeby można było wyraźnie zobaczyć, że to jest Vasco da Gama. No i co mi pozostało? Proszę Państwa, wyjechać na ulicę Hejki, na przystań w Opru i postawić kamery na takiej barce. Proszę bardzo, od poczty, ten czerwony budynek poczty numer 2, jak panoramkę zrobicie do Mostu Długiego, to jest właśnie bulwar Vasco da Gama. Dobrze, proszę pana, ale my chcemy napis znaleźć. Ja mówię, weźcie te kamery, tak ustawcie na możliwe maksymalne zbliżenie, żeby tam można było czytać. I pokazuje tam taki z piaskowca element właśnie w tej ścianie, tego niższego takiego, bezpośrednio nad Odrą. Ten spacerowy taki ciąg mamy od mostu kolejowego, prawda, dalej aż po trasę zamkową. No i proszę państwa, no niestety, kiedy okazało się, że nie mogą zobaczyć tego bulwaru Vasco da Gama, i widocznie macie słabe kamery, proszę mi wybaczyć niestety, ale gwarantuję, że to jest bulwar Vasco da Gama. To jest taka właśnie przygoda. A tak już prywatnie mieliśmy przyjemność z naszymi grupami, bo organizujemy takie wyjazdy, trzykrotnie być właśnie na Maderze. Także i pomnikowi naszego marszałka Piłsudskiego mogliśmy złożyć hołd, ale tam również, jak wiemy, jest słynny piłkarz. Który to piłkarz, to potem najwyżej powiem. Też można sobie, no i Sisi oczywiście, bo jak tu rozmowa się toczyła, tak? Dobrze mówię, chyba Sisi, tak? To na Maderze chyba, jak dobrze pamiętam. Jest też pomnik Sisi, o ile dobrze ja pamiętam. W każdym razie Madera, aha, i tutaj pani wspomniała bardzo ciekawy wątek też Warneńczyka. Otóż przypuszcza się i wielu zwolenników ta teoria ma, czy taki pokaz, teza ma, że Warneńczyk nie zginął pod Warną, proszę państwa, tylko potajemnie z pola walki został przeniesiony i wyjechał na Maderze i tam nawet przewodnicy pokazują herb bodaj właśnie Warneńczyka, w którym to domu ta jego siedziba się znajdowała. Także bardzo miłe mam wspomnienia, bo również w Portugalii udało się przejechać od północy, od południa, od Gibraltaru, prawda, aż na północ, tam Santiago de Compostela po drugiej stronie granicy też, także bardzo, bardzo mile to wspominam i cieszę się bardzo, że no wracamy, bo w połowie lat 90. też liczyłem na to, że te stosunki się jakoś tak umocnią, ale tymczasem no tutaj dzięki pani właśnie, Marcie, znakomitą pracę pani wykonuje na rzecz zbliżenia naszych dwóch znakomitych narodów i ciekawe, może kiedyś jakąś ulicę nazwiemy wybitnego, może laureata Nagrody Nobla. Przepraszam, że się trochę rozgadałem, no jako przewodnik, jako ten zajmujący się dziejami, to lubię pogadać, no przepraszam bardzo, proszę wybaczyć. Dziękuję serdecznie panie Ryszardzie za podzielenie się tą historią, bo jest zabawna i też doskonale się wpisuje w dzisiejsze spotkanie. Ja dziękuję państwu serdecznie za wysłuchanie naszego spotkania. Panom prelegentom dziękuję za udział również wniesienie wielu ciekawych informacji tutaj podczas spotkania.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z książkami, ponieważ właśnie tam się te wszystkie fascynujące historie i wiele, wiele innych, których tutaj nie mieliśmy po prostu zwyczajnie czasu przytoczyć, bo omówić 100 lat w 2 godziny jest niemożliwością. Są książki właśnie wydane przez Stowarzyszenie Miłośników Portugalii o Amalii Rodrigues, o symbolu Fado i Portugalii, właśnie o José Saramago i o Fernando Pessoa, który jest chyba najwybitniejszym literatem portugalskim. No, albo Camões. Albo Camões. Tak, ich dwóch to taki Mickiewicz. I Sienkiewicz. Także dziękujemy serdecznie. Czy ktoś z Państwa chciałby coś jeszcze od siebie dodać? To dziękujemy Państwu serdecznie.